Szanowni Państwo, myślę, że z ciutkim bardzo opóźnieniem, ale zaczynamy naszą konferencję informatyczną. Cieszę się, że na tej konferencji jesteście Państwo tu dzisiaj z nami. I kilka słów takiego wstępu. Szkoły od kilku ładnych lat są informatyzowane. Pierwsze sprzęty do szkół trafiły z Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie, jak pamiętam, bardzo zaangażowany był OISIC w to, aby powstał projekt i szkoły wiejskie czy miejskie, bo wtedy wszyscy właściwie mieliśmy sprzęt taki sam, były zaopatrzone w projektach pracownie komputerowe dla szkół. Pierwsza nasza pracownia to była pracownia w latach 97, o ile ja dobrze pamiętam. Pierwsza pracownia, no na tamten czas dość dobrze wyposażona, a później kilka następnych projektów, kilka następnych było aktualnie. Ostatnio już tych projektów od 2005 roku nie ma. Wiecie Państwo, że w szkołach ten sprzęt jest eksploatowany, bo używany jako pracownia, ale też nauczyciele chcą korzystać, nauczyciele przedmiotowcy. My dziś zajmiemy się otwartym oprogramowaniem, dlatego właśnie, że no nie tylko sprzęt, ale całe oprogramowanie otrzymujemy się z pracowniami, najczęściej albo je zakupujemy. Oprogramowanie nie jest takie tanie i jest taki moment w szkole, być może przy wójcie tego nie powinna mówić, że na pewne rzeczy brakuje, między innymi na oprogramowanie. My od tego roku pracujemy już na Linuxie, utrzymujemy stały kontakt z firmami, które zajmują się tym otwartym oprogramowaniem i w ten sposób radzimy sobie, aby i sprzęt, i oprogramowanie było w miarę nowe, no i żeby uczniom dobrze się pracowało. A dobrze się pracowało, to znaczy, żeby komputery się nie zamieszały, żeby te stare systemy eliminowały te, które są nowe. I podczas tej całej konferencji dzisiejszej chciałabym, żebyście Państwo i żebyśmy my wspólnie o pewnych rzeczach udoskonalających sobie powiedzieli. No, niezmiernie mi było powiedzieć, że dzisiejszą konferencję patronuje ogromna rzesza firm, a od wczoraj też minister Michał Woni, który wyraził zgodę na to, żeby Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji też było pod nowym patronatem dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, też wszyscy wiemy, że szkoły podstawowych, właściwie już jesteśmy w trakcie, bo do 18 szkoły składały wnioski na cyfrową szkołę. My też złożyliśmy, no nie wiem, czy będziemy mieli szczęście, żeby wylosować, znaczy ktoś nas wylosował, ale na to też liczymy. Ten projekt jest na ogromną kwotę pieniążków, które będą właśnie głównie przeznaczone na sprzęt, oprogramowanie, ale również na różne pomocy dydaktyczne. Oczywiście, jak każdy projekt, do wielu rzeczy zobowiązuje do, szczególnie w tym okresie testowania, do tego, żeby prowadzić różnorodne zajęcia i żeby wykorzystywać ten sprzęt. No generalnie tak jest, że jeżeli coś otrzymujemy, czy do czegoś się zobligujemy, to musimy też włożyć duży wkład pracy, żeby funkcjonowało to tak, jak należy. W tym momencie chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich gości, którzy zechcieli tu być z nami, gości, ale właściwie też mogę powiedzieć współorganizatorów dzisiejszej konferencji. I tak może chciałabym bardzo serdecznie powitać pana wójta Marcina Hoffmana, który również zechciał objąć patronat na dzisiejszą konferencję, który zezwolił na tę konferencję i jest tu dzisiaj z nami. Choć jeszcze do wczoraj uważaliśmy, że pan wójt ma różne ważne rzeczy i też osobiste ważne nie będzie. Ale postaram się bardzo, więc dziękujemy za to serdecznie. Chciałabym bardzo serdecznie powitać pana Michała Woźniaka, wiceprezesa Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Szkole, przedstawiciel Koalicji Otwartej Edukacji. Witam pana bardzo serdecznie. Szczególnie gorąco chcę powitać pana Adama Jurkiewicza, właśnie myślę o Poznaniu, bo poznaliśmy się nie dzisiaj, tylko wcześniej. Pan Adam był również na spotkaniu z dziećmi. Witam pana bardzo serdecznie. Ja powiem tylko tyle, że pan Adam jest właściwie jednym z głównych organizatorów dzisiejszej konferencji i ta konferencja odbywa się też dzięki pana wielkiemu zaangażowaniu, za co bardzo serdecznie dziękuję, a pan Adam jest wolontariuszem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
właścicielem firmy Apis, która również patronuje dzisiejszą konferencję. Witamy pana bardzo serdecznie. Witam pana Krzysztofa Klimonta, wolontariusza Fundacji Wolnego i Otwartego Programowania. Witam. Oraz panią Katarzynę Olęcką z Ośrodka Edukacji Zastosowań Informatyki w Warszawie. Witam pana Cezarego Piotrowskiego, witam pana bardzo serdecznie. Pan jest przedstawicielem studiów języków obcych w Miejsku Mazowieckim, delegowanym przez dyrektora naszego przyjaciela szkolnego. Witam pana bardzo serdecznie. Witam pana Jakuba Strzemboszewskiego z Fundacji Rozwoju Kapitału Społecznego. Witam pana Piotra Gajewskiego, przedstawiciela firmy Agra i dystrybutora tablic. Witam panią Annę Adamczyk i Paulinę Krawowską, przedstawicielki wydawnictwa językowego. Witam pana Jakuba Żabkiewicza, przedstawiciela firmy Librus. I witam pana Sebastiana Trojanowskiego z Agencji Rozwoju Mazowsza. Chciałam powitać już może nie na imieniu wszystkich państwa, którzy zechcieli się dzisiaj z nami uczestniczyć w konferencji, dyrektorów szkół, nauczycieli, którzy są zainteresowani wolnym oprogramowaniem. Życzę owocnych obrad i poproszę panią Anię o prowadzenie konferencji dalej. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Pirożnik. Cieszy mnie, że przybyliście państwo na dzisiejszą konferencję i jest mi bardzo miło, że mogę ją poprowadzić. No, ale na początek może ktoś z gości chciałby zabrać głos? Czy nie? Czyli możemy zaczynać. Dobrze. O wolnym i otwartym oprogramowaniu w edukacji na przykładzie projektu Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji opowie pan Adam Jurkiewicz, wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Zapraszam. Zanim rozpocznę o projekcie swoim, chciałbym kilka słów ogólnie o tym, co będziemy tutaj dzisiaj mieli szansę zobaczyć. Otóż będziemy opowiadać o nowoczesnej edukacji. Ja przygotowałem taką króciutką prezentację, która mam nadzieję wprowadzi nas w ogóle w cały ten temat, ponieważ nowoczesna edukacja to nie tylko nowoczesny sprzęt, to przede wszystkim naszym zdaniem nowoczesne i ciekawe oprogramowanie i treści, rzeczy, które można pokazać i przekazać naszym dzieciom tak naprawdę. To coś już przedmiotacji. Dobrze, bardzo odpuściłość przedmiotacji. Przepraszam bardzo. Ale chyba nie ta prezentacja. Bardzo dużo muszę przeprosić niezmiernie, ponieważ prezentacja, którą przygotowałem na wstęp, przygotowałem ją w oparciu o taki system Prezi. To jest bardzo fajny system prezentacji opartych o web, ale jak widać niestety nie można ufać do końca zamkniętym rozwiązaniom, ponieważ to firma jakaś w Stanach hostuje i udostępnia takie możliwości. Jak widać, można się bardzo łatwo
niemiło zaskoczyć podczas prezentacji, kiedy chcemy skorzystać z czegoś, czego nie znamy i nie możemy temu do końca ufać. No bo jak widać, pojawiły się jakieś teksty, które nie chciałem, aby tam były. Natomiast tutaj już mam prezentację przygotowaną na to, aby pokazać Państwu i opowiedzieć o programie SWOI. Program SWOI to strategia wolnych i otwartych implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Bardzo taki ciężki, trudny temat. Natomiast powiem wprost. Jest to projekt, który ma na celu stworzenie programu nauczania dla uczniów klas informatyczno-technicznych. Takiego programu nauczania, który będzie oparty właśnie o wolne i otwarte narzędzia. Aby uczniowie dowiedzieli się i nauczyli się, że można pewne rzeczy tworzyć właśnie korzystając z wolnych, otwartych narzędzi. I co więcej, aby później każdy nauczyciel, który uczy informatyki, mógł wykorzystać ten projekt i ten plan nauczania do uczenia swoich uczniów. Ponieważ projekt zakłada, że wszystkie treści i wszystkie zasoby, które zostaną wytworzone, będą udostępniane na wolnych licencjach, a więc każdy będzie mógł tego użyć. Jakie są założenia główne projektu? Właśnie wypracowanie efektywnej strategii edukacyjnej, czyli tworzenie takich narzędzi i takich zasobów, żeby wszyscy mogli z nich efektywnie korzystać. W tej chwili projekt prowadzony jest na terenie województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Niestety Unia Europejska być może aż tak szczodra nie była, niemniej jednak należało projekt do tych województw ograniczyć. Także z przykrością muszę stwierdzić, że nawet gdybyście Państwo chcieli wziąć udział w tym projekcie, na chwilę obecną nie możecie, ale kiedy projekt się zakończy, będziecie mogli korzystać z jego efektów. A co jest celem projektu? Tak jak mówiłem, to aby były te treści. Wzrost zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi, dziś kluczowymi dla gospodarki opartej na wiedzy. Wszyscy wiemy i oglądamy nieraz w telewizji różne reklamy, które zachęcają na przykład dziewczyny do pójścia na politechniki, czy wybierania kierunków inżynierskich przez młodych uczniów. Tutaj ten program jest właśnie po to, aby takich młodych ludzi zachęcać, aby pokazywać im różne ciekawe rzeczy, które mogą wykorzystywać i które później mogą przydać im się w życiu. W tej chwili mamy 107 szkół, 50 szkół gimnazjalnych, a 60 ponad gimnazjalnych, 110 nauczycieli, 1100 uczniów, z czego oczywiście wymaganiem Unii Europejskiej jest, aby część były to płci żeńskiej, uczennice, więc mamy przynajmniej 220 uczennic. Prezentacje multimedialne i te to również prowadzone jest szkoła, tak aby zachęcić wszystkich do korzystania z tego. W najszerszym rozumieniu program zawiera cele, materiały nauczania, czynności ucznia i nauczyciela, organizacyjne środki i warunki zajęć. Będzie on przede wszystkim podręcznikiem metodycznym. To, o czym mówiłem, jeszcze raz chciałbym powtórzyć. Będzie to coś, czego będziecie mogli użyć. To będzie podręcznik, który będzie nazywał się Strategie Wolnych i Otwartych Implementacji. Produktem finalnym również będzie serwis. Serwis internetowy, który dostępny jest tak naprawdę już w tej chwili dla uczestników tego projektu, a który będzie zawierał właśnie te wszystkie treści, te wszystkie zasoby, które wytworzone będą w trakcie działania projektu oraz będzie zawierał zasoby wytworzone przez uczestników, czyli uczniów dzisiejszych projektu. Także każdy, kto na dzień dzisiejszy tworzy tam coś, może te rzeczy przekazać innym później. Uczestnicy projektu, tak jak powiedziałem, korzystają z wolnego, otwartego oprogramowania. Na potrzeby tego projektu został stworzony specjalny szkolny remix Ubuntu. Stworzyliśmy taką wersję systemu operacyjnego, która po pierwsze jest uruchamiana bezpośrednio z pendrive'a.
ponieważ w wielu szkołach, gdzie odbywają się te zajęcia, są już komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym, bo jest tam szkoły, które mają komputery bez systemu operacyjnego. Natomiast w części z nich jest takie wymaganie, założenie, że nie wolno nic zainstalować na dysku twardym komputera, który znajduje się w pracowni. Jak zatem można poradzić sobie z tym problemem? Otóż poradziliśmy sobie właśnie w ten sposób, że stworzyliśmy system, który jest uruchamiany z pendrive'a. W ten sposób uczniowie na zajęciach mogą korzystać z tego systemu operacyjnego na komputerze, przy którym siedzą w szkole. Oraz, co bardzo ważne, kiedy wrócą do domu, mogą tego samego pendrive'a włożyć do swojego domowego komputera i tam również uruchomić ten sam system operacyjny i te same oprogramowanie, które używają na zajęciach. To bardzo ważne, bo wielokroć zdarza się, że uczeń używa jakiegoś oprogramowania na zajęciach, ponieważ szkoła ma to oprogramowanie, ale jest to oprogramowanie komercyjne i nierzadko drogie i uczeń nie może użyć go w domu, więc nie może powtórzyć sobie tych rzeczy, których uczył się w szkole w domu. Dlaczego? Bo po prostu nie może, bo go na to nie stać. Ja oczywiście znam sytuację z życia wzięte, kiedy nauczyciel mówi uczniowi, który chciałby z czegoś korzystać w domu, czego uczy się w szkole, mówi takie słowa. Wiesz, jak weźmiesz sobie, ściągniesz pirata z sieci, to będziesz mógł go używać również w domu, tylko nie mów głośno nikomu o tym, że to robisz. No szanowni Państwo, czego my uczymy dzieci od dziecka? Kradzieży lub kłamstwa. My jako Fundacja Wolnego Otwartego Oprogramowania chcemy przekazywać prostą ideę. Używajmy takich rzeczy, żeby każdy mógł ich użyć. Żeby nikt nie był poszkodowany tylko dlatego, że go nie stać na coś, na co stać kogoś innego. Dlatego właśnie jest szkolny remiks Ubuntu i dlatego w ogóle chcemy te wszystkie rzeczy Wam pokazywać, żeby dla tych naszych uczniów mogło być tak naprawdę lepiej. Jak wygląda taka praca na zajęciach? Tutaj są takie slajdy. Dzieci uczą się również mechatroniki, czyli podłączania różnych urządzeń cyfrowych. Są specjalne moduły i język oprogramowania nazywa się Arduino. Bardzo ciekawy. Polecam serdecznie wszystkim, którzy są zainteresowani takimi rzeczami infotechnicznymi, aby zobaczyli to sobie i poszukali w sieci informacji o tym. Naprawdę warto. Tak wygląda pulpit tego systemu operacyjnego. To jest Linux w tej wersji specjalnej dla projektu SWOI. To nie jest system operacyjny już, który tak jak niektórzy myślą, jest czarny, ma linię poleceń, tylko przypomina DOS-a. To jest kolorowy system, który ma ikonki, który ma ciekawe aplikacje. Oraz moduł interfejsu Arduino, czyli to, czym uczniowie również zajmują się na tych zajęciach, więc podłączanie różnego rodzaju urządzeń i później podłączanie tego do komputera i używanie tego urządzenia przez system operacyjny komunikacją. Uczą się, jak można sterować takim urządzeniem, jak można wysłać do niego jakiś sygnał, odebrać sygnał. To są naprawdę rzeczy, które później, szczególnie na politechnikach, są bardzo, bardzo pożyteczną wiedzą. Patroni projektu, jest ich kilku, nie będę tutaj wymieniał szczegółów, natomiast powiem tylko krótko. Ministerstwo Edukacji Narodowej, kiedy rozmawialiśmy z nimi na temat wprowadzania tego projektu, było bardzo zainteresowane, wyraziło taką informację, że projekt jest ciekawy i może być rzeczywiście dobry dla uczniów i dla nauczycieli, bo wszyscy dzięki temu uczą się czegoś nowego. Nauczyciel również poznaje nowe narzędzia, również poznaje nowe sposoby pracy. To jest nauka dla wszystkich. Myślę, że warto czasami taką naukę podjąć sobie i się uczyć. Zresztą w dalszej części będę pokazywał różne rzeczy, które właśnie temu służą. To tyle na temat strategii wolnych, otwartych implementacji. To jest taki projekt właśnie, który no mam nadzieję, że będzie wykorzystywany, kiedy już się zakończy, bo wtedy on tak naprawdę się zacznie, będzie gotowy dla wszystkich.
Później, jeśli ktoś będzie zainteresowany, mamy trochę materiałów informacyjnych, chętnie przekażemy każdemu zainteresowanemu. Natomiast teraz dalej chciałbym opowiedzieć Państwu o tym clue naszego programu, a więc o różnych aplikacjach edukacyjnych i możliwościach, jakie daje nam wolne i otwarte oprogramowanie w edukacji. To, co teraz oglądaliśmy, co jeszcze jest tutaj na ekranie, zostało stworzone, cała ta prezentacja, właśnie w oparciu o wolne i otwarte oprogramowanie. W ten sposób tak płynnie postaram się przejść. Tutaj jest sobie taki program, który myślę, że wyglądem wielu z Was będzie przypominał pewne oprogramowanie dosyć znanej firmy do tworzenia prezentacji. Niemniej jednak to nie jest owo oprogramowanie. To jest LibreOffice, wolny i otwarty system, którego można użyć wszędzie tak samo. To oprogramowanie tutaj jest uruchomione w systemie operacyjnym Linux, no ponieważ taki system operacyjny chciałbym Państwu pokazać. Natomiast istnieją wersje tego oprogramowania zarówno dla macOS, jak i dla Windows. Także nie ma znaczenia, kto jakiego systemu operacyjnego korzysta. Każdy może korzystać z tego oprogramowania. Dokument stworzony przez osobę w jednym systemie operacyjnym w tym programie będzie tak samo wyglądał w innym systemie operacyjnym w tym programie u innej osoby. I co bardzo ważne, nie ma kosztów. Ten program kosztuje zero, jak i większa część oprogramowania dostępnego pod Linux. Większa, co nie znaczy, że wszystkie. Niemniej jednak można w ten sposób również no, troszkę tak naprawdę zaoszczędzić, bo nie musimy wydawać pieniędzy na licencję tego i to, co jest właśnie takie znaczące. Jeżeli uczeń chce z tego skorzystać w domu, może spokojnie, widzi to samo, co na lekcjach. To nie jest taki problem, że na lekcji widzę opcje, które powiedzmy wyglądają w ten sposób, ikonki są tu, ale w domu mam starszą wersję programowania lub zupełnie inną i te ikonki nie są już tu, tylko są tutaj i nie wyglądają tak, tylko zupełnie inaczej. Szanowni Państwo, wielokrotnie spotykałem się z taką informacją, z takim może zarzutem, to troszkę za dużo powiedziane, że Linux to tak naprawdę jest taki system operacyjny, który jest ciemny, tylko linia poleceń, w ogóle nie potrafi z niego korzystać. Chciałbym pokazać Państwu to. To jest Linux. Chociaż jedna z Pań przed rozpoczęciem tej konferencji zapytała mi się, czy to jest Macintosh, czy to jest macOS. To tak wygląda podobnie. Linux potrafi wyglądać bardzo kolorowo, bardzo różnie. Także tutaj naprawdę nie ma już żadnej obawy o to, że trzeba jakiejś specjalnej, olbrzymiej wiedzy do tego, aby go obsługiwać. Rzeczy ciekawe, pokażę na przykład coś takiego. Tutaj mamy sieci bezprzewodowe. W tej chwili jesteśmy podłączeni do naszej sieci bezprzewodowej, która jest dostępna tutaj dla wszystkich. Ale widzi również inne sieci bezprzewodowe, które widzi w swoim zasięgu karty bezprzewodowej. Wystarczy tylko podać hasło i już mamy dostęp do sieci internetowej. To naprawdę nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Dodatkowo jeszcze, na przykład menu z aplikacjami również jest normalne. Tak naprawdę może nie wygląda tak jak menu start, bo tutaj jest literka E. Niemniej jednak jest w podobnym miejscu, podobnie się zachowuje. Podobne elementy można tutaj obejrzeć. Można na przykład zobaczyć, jak dużo aplikacji edukacyjnych jest dostępnych od razu w tym systemie dla nas, dla użytkowników, dla uczniów, dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z tego systemu operacyjnego. I właśnie na tym oprogramowaniu chciałbym skupić moją uwagę. A zanim do niego przejdziemy, chcę pokazać Państwu następującą rzecz. Tablica interaktywna, którą oglądamy tutaj, jest podłączona do
jedną z ważnych rzeczy, którą chcielibyśmy tutaj Państwu przekazać, jest właśnie to, że to już nie jest tak, że tylko z Linuxami działają różne urządzenia, ale w Linuxie to w ogóle nic. Tutaj naprawdę możemy sobie działać i to powinno nam spokojnie działać. To jest działające, to można używać. Naprawdę. Teraz nasze aplikacje edukacyjne, bo mamy uczniów w naszych klasach, chcielibyśmy coś im pokazać. Co możemy wykorzystać w Linuxie takiego, żeby zaciekawić naszych uczniów? Bo oczywiście wiadomo jest, że sam ten system operacyjny i jego aplikacje nie zastąpią nam nagle programów nauczania, nie zastąpią książek, nie zastąpią wiedzy nauczyciela, nie zastąpią jego podejścia do dzieci. Bo to są rzeczy, których nie da się zastąpić. Można jedynie co? To wprowadzać pewne elementy, które będą powiększały naszą pracę i to wprowadzać je w ten sposób właśnie, aby dzieci mogły również używać tego u siebie w domu. Tak, żebyśmy nie zamykali, że ok, tu przychodzicie do szkoły, oglądacie to, pracujecie tak, koniec. Wychodzicie z tej szkoły i musicie zapomnieć, właściwie już nie macie dostępu do tego, co ta szkoła wam daje. Każą. Trzeba się nauczyć niestety obsługi tego urządzenia. Mamy sobie taką grę Child's Play. To jest taka dosyć prosta gra dla młodych, małych dzieci. Tutaj trzeba podać z klawiatury nazwę użytkownika i klikniemy login. OK. Mamy różne gry do wyboru. Możemy sobie na przykład na początek taki dosyć prosty poziom początkowy, klasyczna gra ćwicząca pamięć. Memory, tak? Prosta gra, którą każdy zna, bo każdy myślą, że swojemu dziecku, jak jest małe, to jedną z pierwszych rzeczy, które daje do zabawy, to są karty memory, żeby one ćwiczyło tą pamięć. Tutaj możemy właśnie w ten sposób działać, że poćwiczymy sobie pamięć. Zobaczymy, co tutaj jest za literkę P. Może tutaj Z, A, O. Voilà. Bardzo prosto. Nawet mi się udało. Może gdybym w końcu popróbował trochę więcej, to może się uda do końca przejść ten poziom. Są następne poziomy i następne. Co jest bardzo ciekawe, na co chciałbym zwrócić uwagę? To jest wolne i otwarte oprogramowanie. Zatem nie tylko otrzymujemy je i możemy z niego korzystać. Możemy również wkładać nasze pomysły w to oprogramowanie. Możemy je rozwijać. I rozumiem, że nie każdy jest programistą i nie każdy potrafi tam coś pisać na tej klawiaturze takiego specjalistycznego. Natomiast jest wiele programów, tutaj pod Linuxem dostępnych, które pozwalają tworzyć do nich dodatkowe materiały. I wówczas możemy tak naprawdę wnieść swój wkład w dobro wszystkich. Czyli tworzyć materiały, które będą również później dostępne dla innych. W ten sposób na dzień dzisiejszy działa portal Scholaris, o którym powiem później trochę więcej. I to właśnie wolne, otwarte oprogramowanie fajnie się to wszystko wpasowuje, ponieważ pozwala nam, daje nam te możliwości, aby również tworzyć i rozwijać te rzeczy dla innych. O, tak. Okay. Mieliśmy taką prostą grę, zabawę tak naprawdę dla dzieci. Teraz czas na troszkę wyższy poziom. Jest sobie taka aplikacja, która nazywa się Kanagram. Ona wspomaga nauczycieli języków obcych, naszych,
taki bądź. Tutaj wybrałem sekcję Computers i język angielski, żeby pokazać Państwu przykład, jak to działa. Można sobie wziąć wskazówkę, jeżeli nie wiemy, co tu ma być, ale device visualizes bits. Co może być takiego, co wizualizuje nam bity? Tak. Znaczy oglądamy nasze bity w informatyce. Monitor. Tak. Pewnie tutaj będzie ten monitor. Również prosta rzecz, która może służyć nam, być pomocna do nauki języków. To oczywiście nie wyczerpuje mnogości różnego rodzaju oprogramowania lepszego, rzekłbym, ponieważ tutaj na przykład nie zobaczymy sceny rodzajowych, nie usłyszymy dźwięku, ale może być pomocne i co więcej, właśnie możemy tutaj już wkładać naszą pracę. To znaczy możemy tworzyć własne słowniki słów, które później możemy rozpowszechniać, tak żeby inni również mogli z nich korzystać. W ten sposób możemy stworzyć słownik słów, który damy dzieciom, a one w domu na swoim komputerze również zainstalują Linuxa, zainstalują sobie ten program, czytają nasz słownik i będą powtarzały sobie słowa, które zadaliśmy im na zajęciach. Kwestią dyskusyjną jest, czy chcemy to robić, czy wolimy dzieciom, że tak powiem, zamykać ten dostęp do tej naszej pracy. Język angielski, teraz czas na matematykę. Na razie matematyka również na prostym poziomie. Tutaj również mamy to, że to może służyć pomocą, natomiast nie zastąpi nam nauczyciela i nie zastąpi książki. Ale pozwala, na przykład w trybie dowolnym, w miarę ładnie prezentować pewne rzeczy. Na przykład możemy sobie wziąć porównanie ułamków. Tak, mamy do wyboru, czy 2/3 jest większe od 1/9, czy jest mniejsze, może jest równe, spróbujemy, czy jest równe. No niestety odpowiedział nam, że pomyliłem się, to nie są równe ułamki. Mogę wziąć następne pytanie, czy 1 jest większe, mniejsze, czy równe 1/2. Tu spróbujemy odpowiedzieć, że 1 jest większe od 1/2. No okazuje się, że komputer również uważa tak jak ja. I według komputera to dobra odpowiedź. To również jest wolne, otwarte oprogramowanie, tego już każdy może użyć. Ja specjalnie tutaj pokazuję po kolei różnego rodzaju części naszego procesu nauczania, ponieważ bardzo często słyszę również, że ten Linux to jest dobry, ale tylko dla informatyków. A to jak ktoś chce pisać oprogramowanie, to na wysokim poziomie, wówczas tak, Linux ok. Natomiast dla takich codziennych spraw nie. Otóż właśnie nie. Otóż właśnie dla codziennych, prostych spraw jest dobry. Co więcej, jest sobie kolejna taka ciekawa aplikacja, nazywa się KIG. To jest aplikacja, która pozwala nam wspomagać pracę matematyka z zakresu rysowania geometrii różnych obiektów. Są tutaj proste elementy, na przykład możemy wybrać sobie narysowanie okrąg o dalszym środku przez punkt. Możemy wskazać, że stąd okrąg ma się tu kończyć. Teoretycznie nic prostszego niż wziąć tablicę, wyrysować sobie układ współrzędny i okrąg również narysować. Tak, jak najbardziej. Natomiast możemy sobie jeszcze zrobić taką ciekawostkę, jak symetrię względem punktu. I wybraliśmy obiekt. Teraz przepraszam, że się zniknęło. Teraz zaznaczyłem punkt, niestety już nie udało mi się w okrąg trafić, co jak widać nie jest proste używanie tego wszystkiego, trzeba się dobrze nauczyć. Kolejna rzecz, którą trzeba się nauczyć niestety w życiu.
Niemniej jednak ten punkt względem tego został odwzorowany tutaj. Po prostu boję się zrobić jeszcze raz taki ponad. Gdzie jest nasz okrąg, trochę mniejszy. I odwzorować go, może tym razem się uda. Odwzorować w obiekt względem tego punktu. O, znowu mi punkt odwzorował względem punktu. Niestety. Słabo się uczyłem, słabo się przygotowywałem do tej lekcji, przepraszam najmocniej. Czasami warto przyznać się do błędu. Tak? Ale to pokazuje, że wszyscy musimy się uczyć. To nie jest tak, że mamy jakąś licencję na wszechwiedzę. Ja też się uczę całe życie. No i pewnie jeszcze wielu rzeczy będę musiał się pouczyć nie jeden raz. Zwłaszcza korzystania z tablicy i z takiego pilka, bo to wbrew pozorom nie jest bardzo łatwa sprawa. Zauważyłem, tak się wydawało na początku, że o, tu będę sobie chwilkę, w ogóle będzie super. Nie, tego również trzeba się nauczyć. Ale już nawet klikanie w X zamykające okno nawet mi wychodzi. Nie. Także mamy rzeczy proste dla podstawówki, mamy języki, mamy matematykę, mamy geometrię nawet. Co więcej, mamy geografię. Jest sobie taki programik, który nazywa się MAR, Globus Nadrobicia. Bardzo, bardzo przyjemny programik. Spróbuję go tutaj złapać, powiększyć. O. I co tu możemy zrobić? No poza tym oczywiście, że możemy poruszać się po mapie w ten czy inny sposób. Możemy sobie również go powiększać. Powolutku będzie się powiększał. Przerysowuję różne rzeczy. Spróbujemy znaleźć sobie nasz centrum na mapie. Spróbujemy znaleźć naszą szkołę, gdzie jesteśmy w tej chwili. Spróbujemy to wycentrować i jeszcze troszkę powiększyć. Gniezno, mamy już nawet Warszawę. Proszę zauważyć, że pojawiają się różne obrazki i różne informacje. To oprogramowanie potrafi, jeśli jest podłączone do internetu od razu, wyciągać dane z Wikipedii i różne obrazki na temat tych punktów, które są na mapie. To jest takie połączenie geografii z historią, z wiedzą o społeczeństwie, z czymkolwiek jeszcze byśmy nie chcieli próbować, ponieważ no to, że wiemy wszyscy, myślę, że uczniowie wielokrotnie korzystają z Wikipedii jako ze źródła danych, tak? Czasami niestety, albo stety, chętniej niż z encyklopedii papierowej. To więc z tego doświadczenia własnego i starszego syna, żeby wziął papierową encyklopedię, to jest koszmar. Ale wujek Google i Wikipedia to jest 5 minut, wszystko jest wiadome. Także możemy sobie używać tego oprogramowania w ten sposób, że nie tylko pokazujemy różne rzeczy, ale również dajemy informacje. I co więcej, oczywiście znowu dziecko w domu, które sobie to uruchomi, będzie miało to tak samo. Szkoła Warszawa. Widać mrozy. Widać cegłów. Kliknąć mamy informacje cegłów, przystanek kolejowy. Lub też cegłów wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w aglomeracji warszawskiej, w powiecie mińskim, w gminie cegłów i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy sobie na przykład zobaczyć o gmina cegłów i od razu proszę spojrzeć. Otwiera nam się przeglądarka z Wikipedią i z tymi danymi. W ten sposób można dzieci zachęcać do tego, aby na przykład no, szukały informacji o różnych miejscach. Co więcej, to jest wolne i otwarte nie tylko dlatego, że można tego używać, ale właśnie dlatego, że można w to wnieść swój wkład. Mapa, którą w tej chwili wyświetlamy tutaj, to jest projekt OpenStreetMap.
to wolny i otwarty projekt mapy całego świata, gdzie wolontariusze z całego świata rysują tą mapę. I możemy na przykład wnieść swój wkład w ten sposób, że na tej mapie, dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które jest również dostępne dla wszystkich, możemy nanieść punkt geograficzny. Mi się wydaje, że to w ogóle jesteśmy tutaj. Tak, sądząc z tego, jak skręcałem samochodem przyjeżdżając tutaj, to tu jest szkoła. Można nanieść jakiś punkt i nanieść na niego informacje. Dodać je do tej mapy. Można wyrysować na przykład ścieżki rowerowe, jeżeli ich jeszcze nie ma. I w ten sposób lokalne społeczności mają swój wkład w rzeczy, które dzieją się globalnie. Inni też mogą z tego korzystać. No a jeśli już jesteśmy przy tym programie, to pokażę jeszcze jedną ciekawostkę, która nie wiem, czy będzie widoczna łatwo, ale spróbuję troszeczkę pomniejszymy, żeby było widać. Całą Polskę. Mamy tutaj widoki mapy. To jest taka ciekawostka, która myślę, że geografów powinna zaciekawić. Mianowicie możemy sobie przełączyć ten widok OpenStreetMap na przykład widok z satelity. Tak jak widać z satelity Ziemi. Lub też z ciekawostek możemy sobie wybrać mapę historyczną i zobaczyć, jak nasza Polska wyglądała na mapie historycznej z 1689 roku. I to wszystko również dzieci mogą sobie zobaczyć w domu. Tak, mogą z tego samego skorzystać. Nie ma najmniejszego problemu. Okay. Kolejna geografia, którą chciałbym Państwu zaprezentować, to dosyć prosta geografia. To jest mapa Polski. Możemy sobie zobaczyć, że to jest województwo mazowieckie. W ten sam sposób można zobaczyć mapy innych krajów. Ale to może być również ciekawą pomocą dla uczniów. Na przykład można sobie wykonać krótkie zadanie, umieść na mapie województwa. Powiedzmy, że ograniczymy sobie liczbę tych województw do 3, żeby tutaj Państwa nie zabłądzać i żebym ja wiele się nie pomylił. Okay. Mamy województwo i musimy sobie spróbować je dopasować, gdzie naszym zdaniem będzie ono miało być tutaj. Niestety nie. Pokazał nam, gdzie być powinno. Tak? No to myślę, że tutaj. To możemy spróbować zlokalizować tu. Tak, mogę zobaczyć, że udało mi się poprawnie odpowiedzieć na jedno z 3 pytań. To jest taki prosty program. Tutaj wiele nie ma. Niemniej jednak znów może służyć jako taka pomoc dla celów, które Wy, nauczyciele, uznacie za ważne, aby przekazać swoim uczniom. Cóż mamy dalej? Dalej mamy chemię. To jest przykład taki standardowy bardzo. Układ okresowy pierwiastków, gdzie możemy sobie kliknąć na jakiś pierwiastek, zobaczyć informacje o nim, zobaczyć model atomu, zobaczyć na przykład izotop. Powiększyć, żeby była większa informacja. To również może być pomocą naukową, dydaktyczną tak naprawdę, ponieważ nie zastąpi oczywiście nauczyciela, który to wytłumaczy. Ja przyznam się szczerze, mocny z chemii nie byłem, więc nie wiem, co tutaj widzę w tej tabelce. Myślę, że chemik będzie wiedział. Ja, przykro mi bardzo, mogę tylko pokazać, gdzie kliknąć. Mogę pokazać Państwu, że takie rozwiązania są i można tego użyć. Z jednej ciekawostki, którą wiem, że działa w tym programie, to oś czasu, gdzie możemy sobie przesuwać taką ośkę, pokazywać bieżący rok i to oprogramowanie pokazuje nam,
które pierwiastki w tym roku były wynalezione, odnalezione, które były znane. To jest takie naprawdę bardzo ciekawe, zwłaszcza jak się przedstawi limit czasu i pokaże się, żeby robił to automatycznie. Pokazywał, jak z czasem zmieniała się ta nasza tablica Mendelejewa, kiedy jakie pierwiastki zostały odkryte, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy również ciekawą rzecz, edytor molekuł. Tutaj też można pobrać molekuły, tworzyć, wkładać naszą pracę. Możemy na przykład powiedzieć uczniom, słuchajcie, w domu proszę zrobić sobie jakąś tam molekułę, tworzyć, zapisać ją, przynieść na zajęcia, bądź wysłać ją e-mailem i nauczyciel chemii może coś takiego sobie wczytać, zobaczyć, sprawdzić, ocenić. Ja wiem, że to może wydawać się co najmniej futurystyczne, niemniej jednak wydaje mi się, że dużo nauczycieli korzysta w ten sposób z różnych rzeczy, że każe sobie wysyłać tą mailową. To tak z doświadczenia własnego syna starszego, który jest w techniku, to mogę powiedzieć, że tam bardzo często jest tak, że nauczyciel mówi, słuchajcie, zróbcie prezentację, zróbcie jakiś tam dokument, opiszcie, wyślijcie mi to mailem. Nie musicie tego drukować, możecie się przynosić papier, ja to obejrzę w chwili wolnej. Ok. Teraz pokażę coś, co już tylko informatyków będzie dotyczyć. Taki fajny projekt Lamy, który służy do tego właśnie, żeby uczyć dzieci programowania. Tutaj można sobie wybrać jakiś program, zapisać go, następnie wykonać i tutaj zrobić odtwarzaj i wówczas to, co zaprogramowaliśmy, będzie się wykonywać. To też jest taka ciekawostka, którą można wykorzystywać. Tutaj przy okazji chciałbym powiedzieć, że na przykładzie tego oprogramowania i Waszej szkoły bardzo dokładnie widać, jak można wnosić swój wkład w rozwój różnych rzeczy, ponieważ uczniowie pod przewodnictwem pana Karola, nauczyciela informatyki, wnieśli duży wkład, tłumacząc interfejs tej aplikacji z języka angielskiego na polski. Ja powiem tak od siebie, co to daje. Po pierwsze, uczniowie uczą się języka angielskiego w takiej wersji prawdziwej. To nie jest nauczenie się, jak ja się nazywam, jak ty się nazywasz, tylko mamy konkretną aplikację z konkretnym interfejsem, gdzie są konkretne zdania, które trzeba konkretnie przetłumaczyć. I druga kwestia. Tą pracę, którą oni wykonali, udostępniają dalej im. Czyli jeśli ktoś kolejny pobierze sobie tą aplikację, będzie miał już ją w języku polskim. Także ta ich praca tutaj przekłada się na to, co mogą używać ludzie w całej Polsce, bo myślę, że Amerykanin nie będzie chciał skorzystać z interfejsu polskiego, chyba żeby akurat uczyli się języka polskiego gdzieś tam w Stanach po coś i chcieli zobaczyć, mogą to zrobić. Nikt im tego nie broni. Wolna, otwarta licencja mówi, każdy może tego. Także tutaj moje szczere wyrazy uznania w kierunku pana nauczyciela i uczniów i w ogóle w kierunku tego, że myślą o tym, żeby innym również coś przekazać od siebie. Nie tylko korzystają, nie tylko biorą, również dają. Okay. No i rzecz, którą zostawiłem sobie na sam koniec. Program do nauki fizyki. Może niezbyt super, niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że jest świetnym narzędziem do tego, aby zobaczyć, jak w realnym świecie zachowują się różne obiekty. Jak to działa? No, upadło sobie. Mamy obiekt, który spada i musi uderzyć w tą gwiazdkę.
tutaj jest zadanie dla młodego człowieka, żeby wymyślił, w jaki sposób, co tutaj można zrobić. No to można zrobić taką prostą rzecz. Możemy dorysować, to bardzo ważne, dorysować na przykład, równie pochylną. Następnie dorysować duży głaz. Zapalować go i puścić. Voilà. To jest bardzo, bardzo ciekawe narzędzie moim zdaniem do rozwijania umiejętności fizycznych, do myślenia o tym, nie jaki jest wzór na przyspieszenie grawitacyjne Ziemi, tylko skąd trzeba tą piłeczkę spuścić i co przed nią ustawić, żeby ona się odbije, żeby poleciła na swoją prawo i tak jak należy uderzyła, a nie żeby na przykład ta równia pochyła była w drugą stronę rysowana, wówczas piłka czy kula uleciałaby nam zupełnie gdzie indziej. O, teraz możemy sobie kolejny zasymulować efekt. Czy ktoś z Państwa chciałby spróbować? Czy mamy tu jakiegoś nauczyciela fizyki? Tak. Mamy. Tak? No ja jestem. Boże, jedyny, nie wiem. Nie ma innych nauczycieli fizyki? Okay. Ja spróbuję. Proszę pana nauczyciela fizyki, żeby spróbował tutaj pokazać nam, co można zrobić. No jest tak, można pewnie narysować równie pochyłą, ale już było, staram się co innego wymyślić. Nawet spuścimy gwiazdkę na dół. Jak może rysował coś takiego? Dobrze, jeszcze raz. Uczymy się całości. Może tu uczniowie są, to któryś by spróbował. Proszę bardzo, który z panów uczniów? To ma pomysł na to. Daniel. Panie nauczyciele, który z nich jest najbardziej pogarniony? Wszyscy są. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Escape naciśnij. Wciśnij mu escape. Escape tym czasem. Escape. Escape, escape. Nie? To jest na Dystrybutora doskonałych tablic interaktywnych.
i oprogramowania szkolnego. Pan Piotr wspólnie z panem Adamem z firmy Avix zaprezentują funkcjonalność tablicy i jej działanie w systemie Linux. Dobra, to idź. Co też pytanie? Ja nazywam się Piotr Kniecki, reprezentuję ustawą firmę Agra. Agra zajmuje się dystrybucją tutaj na Polskę, dystrybucją m.in. tablic, które tutaj stoi przed Państwem. W swojej ofercie mamy dwie tablice. Jedna to tablica elektromagnetyczna, która tutaj stoi. Jakby wymagane jest to, aby obsługiwać i korzystać z tej tablicy, to trzeba skorzystać ze specjalnie dołączonych dwóch pisarzy do tej tablicy, ale od jakiegoś czasu mamy również w swojej ofercie drugi produkt. Ten produkt, który jest, tak można powiedzieć, coraz bardziej chyba popularny, czyli tablica, która jest obsługiwana za pomocą palca, tak? Czyli tablice dotykowe, czyli te rozwiązania, które znacie Państwo z telefonów komórkowych, czy z jakichś iPadów, które też również są coraz bardziej popularne. Skoro że mówimy o Linuxie, to tak jak pan Adam powiedział, rozwiązania firmy Interact, firmy Instruction, rozwiązania działają na wszystkich systemach operacyjnych, które są, czyli zarówno na Windowsach, na systemach Maca, czy na Linuxie, które tutaj mamy dzisiaj ze sobą. Warto również podkreślić, że oprogramowanie, które otrzymujecie Państwo razem z tablicą, oprogramowanie Workspace, możecie zainstalować na wszystkich komputerach w szkole, a więc nie jesteście ograniczeni tylko do komputera, do którego jest podpięta tablica, ale również możecie to oprogramowanie Państwo zainstalować na swoich prywatnych komputerach. Jeżeli jest potrzeba przygotowania czegoś, możecie to zrobić w domu, później przenieść po prostu na pendrive'a i wczytać to na komputerze szkolnym. Tablice to rozwiązania, które chyba coraz mocniej dobijają się do szkół, stają się coraz bardziej popularne. Na rynku polskim mamy już troszkę tych rozwiązań, coraz więcej ich przybywa. Ja chciałbym tutaj może nie mówić o samych tablicach, ale o oprogramowaniu, które jest dołączone do tych tablic. Do każdej tablicy Interact, czy to tablicy dotykowej, czy to tablicy elektromagnetycznej, otrzymujecie Państwo oprogramowanie Workspace. Tak jak powiedziałem, jest możliwość zainstalowania sobie tego zarówno na komputerach szkolnych, jak i prywatnych. Oprogramowanie wygląda w postaci takiego niepozornego paseczka, który po uruchomieniu programu pojawia się najczęściej po prawej stronie. W tym pasku macie Państwo dostęp do różnych funkcji, które to nie są gotowce, to są jakby takie półprodukty, za pomocą których możecie Państwo przygotować lekcje. I w programie Workspace pracujecie Państwo na tak zwanych kartach. Tutaj widzimy, że możemy pisać w taki naturalny sposób za pomocą pisaka, jak to odbywa się na zwykłej tablicy kredowej. Dodatkowo cały czas mamy wpływ na narzędzia, których używamy. Czyli możemy edytować grubość pisaka. Tak, jeżeli kolor jest nam odpowiedni, to z palety kolorów, która została umieszczona, możemy również wybrać jego kolor i cały czas mamy podgląd do tego, co w danej chwili używamy. Ok, tutaj. Ale oprócz takich zwykłych pisaków tutaj mamy również dostęp do narzędzi, które mogą w jakiś sposób atrakcyjnić lekcje, czyli jakieś pisaczki gradientowe, czyli możemy sobie
wolny sposób je medytować, czyli żeby po prostu przenikały nam się różnego rodzaju kolory. Mamy również w programie zawartą bazę figur geometrycznych, tak? Czyli możemy po prostu wybrać sobie figurę, którą potrzebujemy w danej chwili i w bardzo szybki sposób ją narysować. I tak samo jak to było przy pisakach, macie Państwo możliwość również przeprowadzać i jakąś szybką edycję, tak żeby wyglądało na jakiś ciekawszy sposób. Mamy również narzędzia, które pozwalają nam rysować linie proste. Możemy sobie wybrać, czy mają być to jakieś linie zakończone na przykład strzałką, czy jakimś punktem z jednej strony. To również pozwala nam w szybki sposób, na przykład na lekcji matematyki, takie narzędzia wykorzystać. Czyli już nie musimy się posiłkować jakąś linijką. Wystarczy, że skorzystamy z tych narzędzi, które są tutaj zawarte. Ale również możemy wykorzystać tablicę do lekcji matematyki, ponieważ producent stworzył stronę w kratkę. Jeżeli będzie potrzebne to do języka polskiego, to również możemy w taki sposób sobie skonfigurować tą stronę, żeby pojawiły się nam tutaj linie. Tak, będą trzy linie, więc... Pięciolinia też jest. Możemy sobie również to zrobić w taki sposób, że jeżeli nie chcemy sobie tego konfigurować, możemy sobie przygotować na przykład zeskanowaną kartkę w kratkę, ewentualnie zeskanowaną kartkę w pięciolinię i wczytać ją do programu. To troszkę taka szybsza metoda. Ale mamy również takie narzędzie, zrzut ekranu, które pozwala nam na przykład w jakiś szybki sposób dokonać zrzutu, czy to kawałka strony internetowej, czy kawałka jakiegoś programu. Warto zauważyć, że to wszystko trzeba się przyłączyć, że wszystko, co umieścimy w programie, cały czas możemy skalować w łatwy sposób. Przenosić, czyli mamy dość dużą możliwość edycji za pomocą tego programu rzeczy, które w nim umieszczamy. Z takich ciekawszych narzędzi to jest również możliwość nagrywania na przykład tego, co dzieje się na lekcji. Jest taka nagrywareczka, wciskamy przycisk play, wybieramy, że program ma nagrywać wszystko, co będzie działo się na ekranie komputera. I zaraz zobaczymy, że wszystko, co będzie powstawało, będzie rejestrowane przez program. Jeszcze raz zapiszę. Teraz poproszę pana Adama, żeby powiedział, gdzie się to u niego zapisało w systemie. Który bezprogramowo, nie dosyć, że nagrywa, to i odtwarza te wszystkie rzeczy.
I nawet jeśli ktoś przygotuje nam nagranie pod innym systemem operacyjnym, też możemy to obejrzeć, tak? I z drugiej strony to, co my tu nagrali, można też pod innym systemem operacyjnym odtworzyć, więc to nas nie ogranicza w żaden sposób, tak naprawdę. Tak jak widzimy, tych narzędzi jest tutaj troszkę, te, które na samym pokazali, są tylko takie wybrane. Tutaj w części narzędzia mamy ich znacznie więcej, ale tak się najczęściej dzieje, że jeżeli szkoła posiada tablicę interaktywną, to niestety ta tablica jest najczęściej przywiązana do jednej klasy. Najczęściej dzieje się tak, że z tą tablicą pracuje ten nauczyciel, który się tą klasą opiekuje. Dlatego mamy ze sobą takie drugie rozwiązanie, które pełni funkcję tablicy interaktywnej. To jest taki tablecik, jak tutaj widać. On ma pełne funkcje tablicy interaktywnej. Do skorzystania z tego tabletu potrzebujecie Państwo jedynie komputera i projektora. Ten tablet mieści się do torby. Łatwo go przenieść do innej klasy razem z komputerem i z projektorem. Żeby podłączyć go do systemu, to tak naprawdę potrzebujecie Państwo takiego pendrive'a. On się komunikuje z komputerem drogą bezprzewodową. Zasięg jest 15 metrów, a więc w każdej klasie spokojnie będzie działał. Co ważniejsze, dołączone jest cały czas to samo oprogramowanie, które jest przy tablicy, czyli możecie Państwo korzystać z tych samych funkcji, jakbyście mieli taką normalną tablicę. Tak jak powiedziałem, potrzebujemy tylko komputera, projektora i kawałka białej ściany, żeby z tego tabliciku skorzystać. Co ważniejsze, tutaj wezmę. On ma taki ekran dotykowy, nieduży. Tutaj w tym ekranie dotykowym są zaszyte takie funkcje jak notatki, czyli nauczyciel w prosty sposób może stworzyć sobie jakieś notatki, uwagi, przechowywać je w pamięci tego urządzenia. Może je później w szybki sposób wysłać do komputera. Mamy również klawiaturę ekranową, która umożliwia wpisywanie na przykład jakichś haseł, tak żeby uczniowie ich nie widzieli. Mamy również taką część, która nazywa się ulubione i możemy ukryć sobie w niej skróty do najczęściej używanych stron internetowych czy najczęściej używanych programów. No i taki skrót, który umożliwia nam już bezpośrednio w tym urządzeniu przypisanie sobie funkcji, które widzicie Państwo tutaj. A więc bezpośrednio za pomocą tego urządzenia mogę wybrać interesującą mnie funkcję i zacząć z nią działać tutaj na tablicy czy na jakiejś kawałku ściany. Ale również z tym urządzeniem wiąże się kolejne urządzenia, o którym chcielibyśmy tutaj z Panem Adamem powiedzieć. Są to piloty do testu, właściwie jest to cały system pilotów do testu i do odpowiedzi. System nazywa się CPS i w ramach tego systemu wchodzi kilka rodzajów pilocików, właściwie trzy. Takie najbardziej proste. Tak jak tutaj Państwo widzicie, przypomina to pilot do telewizora. Za pomocą tego pilocika możecie, uczniowie mogą odpowiadać na pytania typu prawda, fałsz, pytania jednoodwrotnego wyboru. Żeby podłączyć coś takiego do komputera, to potrzebujemy jeszcze takiego odbiorniczka. Jest on na takim długim kabelku, ponieważ ten pilocik działa tak jak pilot do telewizora, czyli po prostu po czerwie. I żeby udzielić odpowiedzi, to uczniowie muszą skierować pilotę w kierunku odbiornika i nacisnąć odpowiedni przycisk. Ale mamy również troszkę piloty bardziej zaawansowane. Te pilociki przypominają bardziej telefon komórkowy i umożliwiają nam odpowiadanie na pytania również prawda, fałsz, jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru. Za pomocą takiego pilota można udzielić na przykład odpowiedzi, którą będzie całe słowo, czyli uczeń po prostu tak jak to robi w telefonie pisząc SMS-a, to podobnie tutaj wpisuje odpowiedź i wysyła tą
odpowiedź do odbiornika i również tutaj odbiornik do tych pilocików wygląda podobnie jak pilocik do, jak odbiornik do tabletu, który przed chwilą pokazaliśmy. Czyli również można to w łatwy sposób przenosić między klasami, nie jest to przywiązane cały czas do jednej klasy. No i może byśmy zobaczyli, jak wygląda to w praktyce. Podobnie jak to było przy tablicach, również przy pilocikach jest dołączone oprogramowanie. Ten program nazywa się RESPONSE. Tutaj przygotowaliśmy kilka pytań, może włączymy pilotki i je rozdamy. Osobą, które będą chciały.
Ale jeżeli teraz po prostu przejdziemy sobie do części z danymi poszczególnych uczniów.
Chmura jest tutaj pewnym jakby od
kiedy on zostanie naszym absolwentem. Będziemy tutaj mówić o pewnych działaniach sekretariatu, pedagogów, nie tylko pedagogów, bo będziemy mówić o pomocy psychologiczno-pedagogicznej troszeczkę, czyli tak naprawdę pedagodzy, również zespół w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zobaczymy sobie lekcje, pewne prowadzenie dokumentacji, aż po absolwentów. Sekretariat, będzie to oczywiście program do sekretariatu. Jeżeli chodzi o lekcje, będzie to szkolna platforma edukacyjna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest rozwiązana poprzez program EdPlan. SKF, system kontroli frekwencji postępów w nauce, to jest taki system, z którego najbardziej jesteśmy znani. Jest to dziennik elektroniczny. No i na sam koniec oczywiście świadectwa. Za świadectwa odpowiada program E-świadectwa. Te wszystkie programy będą w takiej chmurze. Pewne dane będą się przenosić pomiędzy systemami. Ja będę na to zwracał uwagę. Ważna informacja jest taka, że wszystko, o czym powiem, jest dostępne dla każdego użytkownika bez względu na oprogramowanie, z którego korzysta, dlatego że do wykorzystania tych systemów potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa, dostęp do internetu. Przyjmiemy najpierw tego naszego Jana Kowalskiego do szkoły. Wszystko zaczyna się od dodania ucznia. Ucznia dodaje pani sekretarka, ma swój rol, ma swoje hasło po zalogowaniu na odpowiednią stronę internetową, wpisuje ucznia w zależności od tego, czy jest to dziecko rejonowe, czy jest to dziecko spoza rejonu, albo do księgi ucznia, albo do księgi dziecka. Wszystkie dane może uzupełnić tutaj oprócz tych systemów, o których powiem, o których czy są to systemy oferowane szkołą przez naszą firmę. Zaznaczę, że oczywiście takie systemy posiadają możliwości eksportu również do innych programów, takich jak chociażby SIO, chociażby Hermes. Tutaj akurat widzimy model dodawania ucznia. Nie wszędzie to w taki sposób przebiega. Czasami są wdrożone systemy takie do elektronicznej rekrutacji, wtedy pani sekretarka tego robi. Nie musi, tylko te dane się importuje. Widzimy, Jan Kowalski już został dodany przez panią sekretarkę do systemu. No i w tym momencie ten Jan Kowalski został dodany do tej naszej chmury. Od tego wszystko się zaczyna. Ale żeby Państwo nie myśleli, że pani sekretarka tylko i wyłącznie wprowadza dane, kilka takich uwag. Oczywiście taki program do sekretariatu jest w pełni funkcjonalnym narzędziem dla pani sekretarki. To, że ona wprowadzi te dane do systemu, oczywiście później z tych danych korzystają wszyscy użytkownicy w szkole. Pani sekretarka również ma dużo plusów z wykorzystania takiego programu. Przede wszystkim prowadzi tam księgę ucznia oraz księgę dziecka. Widzimy tego Jana Kowalskiego wpisanego do tej księgi. Może wydawać różnego rodzaju zaświadczenia. Zaświadczenie generuje się automatycznie na podstawie danych, które zostały wprowadzone. Może wydawać legitymacje. Legitymacje drukujemy na specjalny gilosze, takiego świadectwa mamy gilosze, tak samo do legitymacji. Wszędzie widzimy tego Jana Kowalskiego. System sam będzie odnotowywał potwierdzenie wypełnienia obowiązku szkolnego dzięki temu rozróżnieniu, o którym mówiłem na samym początku, czyli księga dziecka, księga ucznia. Program sam o to będzie dbał. Również dzięki możliwości połączenia tego programu z innymi programami, które są dostępne, może pani sekretarka wysłać wiadomość do użytkowników w tym przypadku. Powiadomienie o tym, że do klasy został dodany nowy uczeń, żeby nauczyciel nie był zdziwiony, jak na lekcję przyjdzie i zobaczy nowego ucznia. W tym czasie gdzieś w szkole, czyli w tym momencie będziemy towarzyszyć nauczycielowi podczas prowadzenia lekcji. Nauczyciel zalogował się do systemu, oczywiście dostępnego przez przeglądarkę internetową. Widzimy, że odczytuje wiadomość od pani sekretarki. Zobaczył, że nowy uczeń się pojawił. No rzeczywiście jest Jan Kowalski na lekcji. Dostał taką informację.
rozpoczyna lekcję. System automatycznie podpowiada mu, którą lekcję prowadzi, dlatego że zna rozkład dzwonków, szkolę godzinę systemową, więc wie, jaką lekcję powinien prowadzić. Nauczyciel rozpoczyna lekcję. Proszę zwrócić uwagę, jak system wpisał temat, dlatego że nauczyciel może podpiąć swój rozkład materiału nauczania, dzięki temu nie musi w większości przynajmniej przypadków wpisywać tematu. Dzięki temu rozwiązaniu również wylicza się dla dyrektora kontrola realizacji podstawy. Nauczyciel rozpoczął lekcję, czy wypełnił dokumentację. System od razu podpowiada mu, że do zrealizowania tego konkretnego tematu ma akurat w tym przypadku w platformie e-learningowej pewne materiały do zrealizowania na tej lekcji. Nie musi logować się do innego systemu, podawać loginu, hasła, klika w odpowiedni link, który podpowiada mu program i może lekcję od razu realizować. Uczeń po powrocie do domu oczywiście może wykorzystywać sobie te materiały. Ten program, który widzieliśmy przed chwilą, który nauczyciel prowadzi lekcję, jest to platforma e-learningowa. E-learning pozwala nam na wymianę tych materiałów, które są realizowane w szkole z uczniami. Uczeń za pomocą swojego już wtedy loginu i hasła po zalogowaniu do takiej platformy ma dostęp do materiałów, które przeznaczył dla niego nauczyciel, czyli może sobie je przerobić. Może odrobić pracę domową. Tutaj przed chwilą były testy. Ja też takie proste teściki mam. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę, tutaj pan Adam również prezentował z tą kuleczką. To naprawdę są rzeczy bardzo ciekawe dla uczniów. Taka forma przekazywania wiedzy przede wszystkim pokazuje uczniom, że jest coś innego oprócz kartki, oprócz papieru i że ta nauka może być ciekawa, na pewno warto dążyć do tego, żeby uczniowie na tą naukę patrzyli jako coś ciekawego, aniżeli coś, co nie do końca ich interesuje. No w tym przypadku akurat do tego testu był przydzielony jeszcze, była przydzielona przez nauczyciela ocena, stąd widzimy, że ta ocena przez system została wystawiona. Wcześniej była biologia, tu już mamy mity, czyli raczej język polski. Oczywiście te materiały, jeżeli są wykorzystywane na lekcji, również mogą być wykorzystywane na przykład za pomocą takiej platformy e-learningowej, jak tutaj moi przedmówcy prezentowali. Ale plusem jest oczywiście również to, że uczeń po powrocie do domu na tych samych materiałach te lekcje może sobie przerobić, bo już poszło troszeczkę lepiej, dostał szóstkę. Co jeszcze może zrobić uczeń? Sprawdzić chociażby plan lekcji na jutrzejszy dzień. Sprawdzić swój terminarz, do którego nauczyciele wprowadzają różne dane. Państwo tego nie widzą, tutaj jest podświetlone, sprawdzam. W informacjach jest rozszerzenie, jeżeli to konkretnie sprawdzam, z języka angielskiego z zakresu Unit 5, więc również uczeń do tego ma tutaj dostęp. Taką jedną z nowych rzeczy u nas w systemie jest taka dodana możliwość dla uczniów ściągania czy pobierania sobie z systemu lektur. Są to wszystkie lektury dostępne na polskim rynku, które mają darmowe prawa autorskie. W formacie PDF, w formacie Worda. Oczywiście nie chodzi tutaj znowu o zastępowanie książki, tylko chodzi tutaj o ten moment, w którym uczeń nie ma możliwości dotarcia do tej książki. Biblioteka zazwyczaj jest wyposażona 10, nawet 20, niech będzie egzemplarze lektur. Uczeń w klasie jest 30. Wszyscy w tym samym momencie muszą to przerobić, wszyscy w tym samym momencie przeczytać. Nie chodzi tutaj absolutnie o odciąganie dzieci od książek, raczej o pomoc w dotarciu do tych materiałów, kiedy jest problem. Następnego dnia nauczyciel po przyjściu do szkoły może sprawdzić, jakie uczniowie otrzymali wyniki.
tym przypadku nie były to dobre wyniki, no niestety mamy dużo jedynek. Mamy wyniki procentowe, ocena oczywiście wystawia się na podstawie modelu ocenienia, który nauczyciel odwzoruje w systemie. Oba te programy są ze sobą połączone, czyli platforma e-learningowa razem z dziennikiem. Dzięki temu jednym kliknięciem nauczyciel wysyła te oceny do dziennika. Czyli oprócz tego, że ta praca domowa została sprawdzona pod kątem merytorycznym, czyli wraca do nauczyciela już sprawdzona, wraca oceniona, ocenę można wysłać do dziennika. Nauczyciel również ma taki dostęp do analizy wyników. Oprócz tego, że jest w stanie sprawdzić, którzy uczniowie w jaki sposób odpowiadali, gdzie robili błędy, ma również chociażby takie zbiorówki. W tym przypadku był to test, akurat czy wyniki tego testu, które widzimy, to są wyniki testu ze znajomości województw. No akurat widać, że w tej grupie najgorzej wskazywanym podlaskie, dolnośląskie, opolskie, małopolskie. Także to były te, które najsłabiej były znane przez uczniów. Nauczyciel oczywiście w ramach tego systemu, tak samo jak pani sekretarka, może wysyłać pewne wiadomości. To są wiadomości, w tym przypadku jest to wiadomość akurat do rodzica, no, z informacją o tym, że dziecko w pracy domowej nie odrobił. A rodzic, widzieliśmy ten terminarz wcześniej, do terminarza ma dostęp i uczeń, i rodzic. No w tym przypadku akurat rodzic jeszcze widzi, że jutro jest zaplanowana wywiadówka, no, w której sali ona się odbywa. Do takich informacji ma tutaj dostęp. To, co na to zwraca się uwagę głównie przy dziennikach elektronicznych, no to oczywiście to, że rodzic na stałe, tak naprawdę przez internet z każdego miejsca, w każdym momencie może monitorować oceny, może monitorować frekwencje. Tutaj oczywiście również tak jest. To jest taka informacja, oprócz tego, że są to oceny, jest również informacja, z czego te oceny są wystawione, ewentualnie jakie są wagi tych ocen. To jest wystawić takie podstawowe informacje. Może również sprawdzić, i to jest taka dosyć istotna rzecz, może sprawdzić na przykład, które godziny usprawiedliwi. Czy jest to takie narzędzie, które pozwala rodzicowi przygotować się do tej wspomnianej wcześniej wywiadówki. Czyli rodzic nie przychodzi na wywiadówkę po to, żeby dostać karteczkę z ocenami, karteczkę z frekwencją i dowiedzieć się, że moje dziecko w tym miesiącu opuściło tyle i tyle godzin. On jest przygotowany na wywiadówkę. On wie, gdzie dziecko było nieobecne, może to skonsultować z dzieckiem i wie, idąc na wywiadówkę, które godziny może usprawiedliwić w stosunku do ocen, gdzie są problemy. W tym przypadku widzimy, że czyta wiadomość, odpowiada na tą wiadomość, którą widzieliśmy wcześniej. Dziękuję za informację. Odbył rozmowę z synem. I tutaj brak pracy domowej już się nie powtórzy. Przechodzimy do tej wywiadówki. Na tej wywiadówce nauczyciel, wychowawca może sprawdzić obecność wśród rodziców. Może również oczywiście z takiego systemu wygenerować takie proste druki, znane chyba wszystkim, karteczki na wywiadówkę. Tutaj nazywa się to wykazem ocen, ale karteczka na wywiadówkę jest częściej wykorzystywana zwrotem. Oczywiście tutaj mogą to robić bądź nie. No, rodzice mają do tego dostęp, mają swój login, mają pasmo, mogą to sprawdzić, ale mimo wszystko nie wszyscy rodzice też korzystają z komputerów, dlatego również takie karteczki można przygotować i rozdać. Może również poinformować o osiągnięciach uczniów, ale w całej klasie, czyli o pewnych trendach, które dzieją się już w klasie. Pomagają w tym różnego rodzaju zestawienia. No i może porozmawiać indywidualnie z rodzicem. Rodzic przechodzi na wywiadówkę, chce porozmawiać ze swoim uczniem. Rodzic czy nauczyciel nie musi, czego on
do dziennika papierowego, kartkować go, przy okazji przetwarzając dane osobowe, tylko może włączyć sobie odpowiedni moduł w systemie, wyłowić z dziennika wszystkie informacje, które dotyczą tego konkretnego łącznika. Czyli widzi tutaj oceny, również z tymi karteczkami, o których mówiłem, czyli z pełną informacją na temat konkretnego, konkretnej oceny. Widzi średnią ocen ucznia na tle poziomu, czyli jak ten uczeń wygląda na tle swoich rówieśników, czy jest to, czy te oceny są raczej trochę lepsze od tych rówieśników, czy gorsze. Niżej widzi nieobecności, również z informacją kto, jaka to była ocena, jaka to była lekcja, jaki to był przedmiot, kto ten przedmiot prowadził, gdzie dziecko było nieobecne. Ilość godzin opuszczonych na tle poziomu. Czyli podobna statystyka, jak wcześniej była do ocen, tutaj jest w stosunku do nieobecności. I widzi uwagi, które zostały przez jakiegoś nauczyciela wysłane do rodzica. W tym przypadku jest to, ta wiadomość, którą widzieliśmy wcześniej. Plusem tego modułu takiego do wysyłania wiadomości pomiędzy szkołą a rodzicem jest to, że zawsze widzimy, że rodzic przeczytał daną wiadomość. Zawsze mamy takie potwierdzenie. W tym przypadku niestety nie widać tego, ale tutaj pod tekstem jest data odczytania wiadomości, więc na każdym etapie szkoła może wykazać się taką uwagą. Jeżeli rodzic nie korzysta, nie ma problemu. Jest informacja, że nie przeczyta, ale jest również taka informacja, że szkoła interweniowała w tej sprawie. Rodzic nie przeczytał, nie było reakcji, tak? Ale szkoła w tej sprawie interweniowała. Do tego zawsze mamy dostęp właśnie w takiej, kartotece danego ucznia. Również w systemie, również z tej samej bazy korzystają, czyli z bazy, tej, którą stworzyła pani sekretarka na samym początku. Ona oczywiście jest uzupełniona przez innych użytkowników, ale to jest cały czas ta sama baza. Możemy również prowadzić pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Tutaj, jak zwrócę uwagę, jest to jedyny produkt w tym momencie na rynku działający w taki sposób i zamykający tak naprawdę całą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w jeden program. Główną zaletą tego programu, czy tych programów, bo na pewno za chwilkę konkurencja też nie śpi, na pewno za chwilkę takie programy będzie miała również konkurencja, jest przede wszystkim ochrona danych osobowych. Dodam danych wrażliwych, które są beta, które są w tych kartach indywidualnych potrzeb. Te dane powinny być jeszcze lepiej zabezpieczane niż dane chociażby w dziennikach elektronicznych, a to przy dziennikach elektronicznych tak się szumnie mówiło o ochronie danych osobowych. Tam wszystkie dane są zabezpieczane 24 godziny na dobę. Jest informacja, kto ma dostęp do danych, kiedy ten dostęp do danych miał i w jakim zakresie. Nigdy nie będziemy tego mieli w momencie, kiedy taka pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest prowadzona drogą papierową. Tutaj jeszcze dodam, że akurat ten program, no nie jest to do końca program nasz, który my tworzyliśmy od samego początku. To jest program, który powstał dzięki naszej współpracy z taką amerykańską firmą Public Consulting Group, a ich z kolei wspomagało tutaj ORE. No oczywiście wiedzą merytoryczną, stąd wszystkie druki, które za chwilę zobaczymy, to są sygnowane właśnie przez, ORE. System jest o tyle ciekawie przygotowany, że tak naprawdę przeprowadza przez cały proces pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Krok po kroku pokazują, które dane zostały już wypełnione, które dane jeszcze trzeba w systemie uzupełnić. W systemie mamy oczywiście wszystkie rodzaje dokumentacji, którą wystawiamy w trakcie prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. IPED, HIP-u, no w tym przypadku plan działań wspierających. I jako, że te dwa systemy znowu łączą się ze sobą, to jest ta sama baza, na przykład nauczyciel idąc na lekcję w dzienniku prowadzonym obok ocen ma taką informację o uczniu. Tutaj akurat jest to słabo widoczne, tu jest taki czerwony dokument,
jeżeli na ten czerwony dokument, ten czerwony dokument oznacza w ogóle, że uczeń ma jakąś opinię, ma jakieś orzeczenie. Jeżeli nauczyciel na jedzenieczko widzi na przykład, że ten uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kategoria specjalnych potrzeb, niedostosowanie społeczne. Także to również, do tego również nauczyciel ma dostęp w prosty sposób w jednym miejscu w dzienniku w tym przypadku. Co może robić dyrektor? Oczywiście kontrolować ten dziennik. Może to robić na kilka różnych sposobów. To jest akurat taki najczęściej wykorzystywany do tej pory sposób. Tutaj ma informacje na jedno kliknięcie. To pokaż po prawej stronie, to jest przygotowanie raportu. To są konkretne sekcje, brakujące realizacji programu, czyli luki w dzienniku, realizacje wykonane ponad program, czyli lekcja nie powinna się odbyć, ale się odbyła, czyli zazwyczaj zastępstwa, realizacje, w których nie wpisano tematu lekcji, realizacje, w których nie sprawdzono obecności. Jeżeli dyrektor kliknie pokaż, przygotowuje się raport, na przykład realizacje, w których nie wpisano tematu lekcji, mam listę nauczycieli, ilość tematów nie wpisanych i od razu jest to pewna podstawa do tego, żeby no troszeczkę zdyscyplinować tych nauczycieli. Tutaj widzimy realizacje, w których nie sprawdzono obecności, jeszcze też dosyć długa lista. Tutaj widzimy kontrolę rozkładu materiału nauczania, którą nauczyciel podjął sobie o konkretną realizację. No, dyrektor ma również możliwość tak no, na bieżąco monitorować pracę nauczycieli, czyli ilość ocen wystawianych, systematykę oceniania nauczycieli w wybranym okresie, ile tych ocen zostało wystawionych, ale również jakby oprócz danych ilościowych ma dane jakościowe, czyli może zobaczyć, że nauczyciel Rzodkiewicz Jakub, na przykład na angielskim wystawia te oceny dosyć zróżnicowane, to nie są oceny tylko załóżmy z odpowiedzi z klasówki, tylko również stawia z aktywności, z pracy domowej, jakiegoś testu, czyli no, mimo wszystko jest to już dosyć zróżnicowana taka ocena. A tutaj chciałbym Państwu pokazać nowość z poprzedniego tygodnia w naszym systemie. Również jest to pierwszy system, który jest taki wirtualny asystent dyrektora. Przed chwilą Państwu pokazałem te raporty. No rzeczywiście tak do tej pory dyrektor kontrolował dziennik, kontrolował nauczyciela, mógł kontrolować, nie pokazałem tego, mógł kontrolować, nie wiem, frekwencję uczniów i sprawdzić, który ma problem z frekwencją, tak? Teraz już nie musi nawet tego robić, ma wirtualnego asystenta, zaznacza, co jest dla niego ważne i o czym system ma go informować. Dyrektor rano przychodząc do szkoły dostaje informację. Lista uczniów poniżej określonego procentu frekwencji, czyli z danego przedmiotu uczniowie zagrożeni nieklasyfikowani. Nie musi wchodzić w odpowiedniej sekcji programu, żeby to sprawdzić. Dostaje informację rano, jak przyjdzie do szkoły. Lista uczniów, to właśnie jest to, przepraszam. Niestety chciałem troszeczkę więcej pokazać, przepraszam, pomylił mi się obraz i miałem dwa razy powtórzony ten sam. Również ten wirtualny asystent może na przykład powiedzieć, którzy nauczyciele te wspomniane braki mają, którzy nie wpisują tematu i również po prostu w taki sposób powiadomić o tym dyrektora i on nie musi jakby wchodzić w te konkretne sekcje programu. Tutaj również jedna istotna rzecz, dyrektor posiada w jednym miejscu całą potrzebną dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, z zakresu tego, kto ma dostęp do jakich danych i pamiętajmy o tym, że jest to jeden system. To nie jest kilka różnych systemów, czy kilka różnych baz danych, tylko jest to jedna baza danych, stąd przygotowanie takiej dokumentacji jest dużo, dużo prostsze. Tutaj widzimy zakres uprawnień konkretnych grup użytkowników, co mogą robić, czego robić nie mogą.
Na koniec roku oczywiście system przygotowuje nam różnego rodzaju statystyki, które są przydatne na rady klasyfikacyjne. Tu widzimy coś na pewno dobrze znanego wychowawcom. Klasyfikacja roczna, ostatnia strona dziennika. To oczywiście w systemie jest policzone. Dzienniki elektroniczne działają tak, że raz wprowadzona informacja do dziennika jest już przetwarzana przez system. Jeżeli ja raz dodam jakąś ocenę, dodam jakąś kategorię frekwencji, obecność, nieobecność, to ja wyliczając jakąś średnią, nie muszę już tego przetwarzać. System zrobi to za mnie. Co jeszcze zrobić z tymi ocenami, to za chwilę pokażę, ale oczywiście, jeżeli raz jest wpisana ocena końcoworoczna, klasyfikacja, świadectwa i tak dalej, tego się już nie wpisuje do tamtych dokumentów. One przechodzą już automatycznie. Tutaj jeszcze nie powiedziałem arkusza również z takim dokumentem, w którym te dane są. Monitorowanie wystawiania ocen tutaj, trochę wracamy do dyrektora. Ważna rzecz, czasami jest tak, że niektórzy nauczyciele troszeczkę później te oceny końcoworoczne wystawiają, stąd wychowawcy nie mogą jeszcze świadectw wystawiać. Tutaj zawsze dyrektor ma możliwość monitorowania tego, w jaki sposób te oceny końcoworoczne, śródroczne są wystawiane, w razie czego poprosić nauczyciela, żeby już wystawił. Wystawianie świadectw przez wychowawcę to jest również kwestia kliknięcia w odpowiednie miejsce w programie. Jest to wspólna baza danych, wszystkie dane się przenoszą. Pierwsza strona świadectwa, wrócimy tutaj do początku prezentacji, jest dzięki pani sekretarce. Druga strona świadectwa, widzimy ją po prawej stronie, wypełniona ocenami. Jest to efekt wspólnej pracy wszystkich nauczycieli, no bo wszyscy nauczyciele w dzienniku elektronicznym te oceny końcoworoczne wystawiają, więc tak naprawdę rola wychowawcy sprowadza się do uzupełnienia szczególnych osiągnięć, ewentualnie informacji o, przepraszam, indywidualnym programie lub toku nauki, oczywiście może to przygotować. Oprócz świadectw te dane są również na arkusze ocen i taki arkusz również z programu można wygenerować. I te dane, które widzieliśmy, to są dane, które są wprowadzone do systemu tylko raz. Czyli jak pani sekretarka w klasie pierwszej szkoły podstawowej wprowadzi te dane do systemu, ten uczeń jest z nami przez 6 lat, te dane są również w systemie przez 6 lat. Tak naprawdę trochę dłużej, bo jeżeli uczeń jest promowany z klasy 6, tworzy się automatycznie również jeszcze księga absolwentów, stąd no, trochę dłużej, ale już się na nich nie pracuje. Zintegrowany system, zintegrowane działania. Tutaj chciałbym Państwu zobrazować, dlaczego my wykorzystujemy właśnie internet, dlaczego są te połączenia, dlaczego te dane przychodzą z jednego miejsca do drugiego. Tak naprawdę są tutaj różne dziedziny pracy szkoły. Mamy tutaj dziennik, czyli dokumentację dziennikową, mieliśmy świadectwa, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, sekretariat, mieliśmy współpracę również rodziców, mieliśmy prowadzenie lekcji, czyli platformę e-learningową. To wszystko krąży wokół tego naszego Jana Kowalskiego, jego pewnych danych. Dzięki temu, że ten system jest zintegrowany, wszystkie osoby, które pracują, które tworzą taką społeczność szkolną, są w stanie również w prosty sposób tymi danymi się wymienić. Tutaj jeszcze chciałbym Państwu pokazać takie kilka informacji na temat produktów, o których mówiliśmy. Tu jest zobrazowany przykład akurat a propos dziennika elektronicznego. W tym momencie na dzienniku elektronicznym pracuje, na tym konkretnym dzienniku, ponad 1600 placówek w Polsce. Każda firma, która oferuje oprogramowanie dla tak dużej ilości szkół, nawet nie szkół, tak naprawdę użytkowników, bo tutaj bardziej chodzi o użytkowników, nie może sobie pozwolić na tworzenie oprogramowania, które jest stworzone tylko dla jednego, na przykład systemu operacyjnego. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, tutaj jest ponad 1600 szkół, przyjmijmy 1600. Z
Standardowa szkoła, czy taka średnia szkoła w województwie mazowieckim ma około 400 uczniów. Już nie liczę nauczycieli, których też jest sporo. Gdybyśmy pomnożyli 1600 przez 400, wyjdzie nam tak około, powiem szczerze, przeliczyłem to, ale nie mam pamięci do cyfr, około 700 tysięcy osób. Nie ma możliwości, żeby wszyscy oni korzystali z takiego samego oprogramowania. No fizycznie nie ma takiej możliwości. Dlatego tego typu systemy muszą uwzględniać to, że na przykład rodzic korzysta z Linuxa, że szkoła korzysta z Linuxa, że nauczyciel w domu ma Linuxa, a w szkole ma Windowsa, że WF-ista na przykład, bo mu tak wygodniej, korzysta z jakiegoś tableta, który jest na przykład na Androidzie albo na OS-ie. Dlatego wszelkie tego typu oprogramowanie musi przewidywać to, że ta liczba użytkowników jest bardzo duża. Tutaj jeszcze zaznaczę dziennik elektroniczny nasz. Z tych 1600 placówek w Polsce ponad 350 prowadzi dokumentację tylko i wyłącznie w takiej formie, czyli nie prowadzi dokumentacji takiej papierowej, standardowej, tylko zrezygnowała z dokumentacji papierowej na rzecz dziennika właśnie takiego elektronicznego, jak Państwo przed chwilą widzieli. Większość szkół z tych, które nie odeszły jeszcze od dziennika papierowego, blokuje tak naprawdę jedna rzecz. Komputer, czy dostępność komputera. Stąd bardzo cieszy mnie takie spotkanie, gdzie promowane są pewne rozwiązania, które są pewną alternatywą dla systemów, chociażby operacyjnych, które są dużo, dużo droższe, a to oprogramowanie, które jest tańsze, no na pewno też będzie tak budżetowo również bardziej w zasięgu szkół. Szkolna Platforma Edukacyjna, Sekretariat Świadectwa Jedna. Są to wszystkie programy, również tutaj podałem strony internetowe, są to wszystkie programy, które działają w internecie. Na czerwono mamy ESIC, oczywiście połączenia szyfrowane. Czy mają Państwo jakieś pytania? Prawie genialnie. Jednego chyba brakuje. Żartuję. Żartuję. Na podstawie tej analizy podania niedociągnięć, jak drugiego braku, to pasowałoby zrobić przycisk konstrukcyjny na klawisze. No, pomyślimy nad tym. Skrót jako działania systemu, to było też kilka różnych systemów. To nie jest też tak, że szkoły wdrażają całe oprogramowanie na raz, bo to by niestety trochę paraliżowało pracę szkoły. To jest tak, że kroczek po prostu, tak jak szkoły wyposażają się w komputery, w tablice multimedialne, również mają możliwość gdzieś tam rozszerzania tego zakresu informatyzacji, ale no, ta informatyzacja rzeczywiście idzie w parze również z komputerem. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jakieś uwagi? Ja mam jedno pytanie. Tak. Chciałbym wiedzieć, mówił Pan, że dane ucznia zostają jakiś czas po zakończeniu jego edukacji. I czy jest jakieś archiwum, w bazie, sprawdzić, co się działo, w już będziemy. Oczywiście. Jeżeli chodzi o archiwum, to są dwa rodzaje archiwum. Po pierwsze, to jest księga absolwentów, taka typowa księga absolwentów prowadzona przez sekretariat, tak jak w tym momencie jest prowadzona w większości, przynajmniej szkół, bo wiem, że niektóre szkoły tego nie prowadzą, ale to z zupełnie innego powodu. Czyli to jest jakby ta jedna rzecz. Drugą częścią jakby dokumentacji, do której zawsze możemy wrócić, jest forma przechowywania dziennika w ogóle elektronicznego przez 5 lat. Bo tak jak dokument papierowy, dziennik papierowy przechowujemy przez 5 lat, tak samo dziennik elektroniczny również musi być przechowywany. On jest w określonym formacie, ten format jest określony poprzez rozporządzenie, to jest XLS. I oprócz tego, że szkoła musi go przechowywać, szkoła przechowuje go na płytce, dwóch płytkach, trzech płytkach, żeby to się nie zniszczyło, wkłada do sejfu i to tam jest, ale oprócz tego w zakładce archiwum, w dzienniku, każdy nauczyciel może wrócić do tych danych z lat poprzednich. I z
sprawdzić na przykład, jakie uczeń miał wyniki na oce. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Pani ma pytanie, dobrze. Serdecznie Państwu dziękuję za ten mikrofon. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Troszeczkę złożyłem porządek, ale sprawy służbowe zostają mnie dołożone, to nie będę z Państwem zostać do końca. Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom za przygotowanie konferencji, w szczególności ręce pani dyrektor zespołu szkolnego. Tutaj rozumiem, że z jej ramienia pan Karol to wszystko świetnie koordynował. W jednej z sąsiednich gmin w poprzednim roku zostało obwieszczone, że mamy koniec epoki kredy. Będziemy teraz cyfryzowali i szkoły, i gminę. Tutaj u nas mamy również oprócz tego wniosku, który złożyła do gminy szkoła, czyli na cyfrową szkołę. Złożone są również dwa projekty w ramach działania 2.1 do mazowieckiej jednostki. Informatyzacja i Urzędu Gminy i po części dotknie ona też pozostałych placówek gminnych. Również w tym roku złożyliśmy wniosek na działanie 8.3, czyli przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. To konkurs organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Także te wnioski są na kwotę około 4 milionów złotych kosztorysowo, także myślę, że w jakiś sposób też tutaj liczymy na współpracę z obecnymi tutaj znamienitymi organizacjami informatycznymi. A cóż, kilka słów o gminie dla gości, szczególnie spoza, bo pani dyrektor gdzieś ma nasze przewodniki. Zachęcamy do zwiedzenia naszych atrakcji turystycznych. Możemy począć w rezerwacie Jedlina, zaczerpnąć świeżego powietrza. Mamy też piękne zabytki, jeden z najstarszych kościołów na Mazowszu. Tutaj w Cegłowie z ołtarzem czynioną ręką ucznia Wita Stwosza Lazarusa. Te ścieżki rowerowe, których tu na mapie brakowało, znajdziemy również te ścieżki w naszej gminie. No i jest to nam idealne miejsce na odpoczynek, myślę, weekendowy, ze względu na bliskość aglomeracji warszawskiej. Także, żeby nie przedłużać, życzę Państwu owocnych obrad i konkretnych wniosków na koniec konferencji i serdecznie zapraszam do spędzenia wolnego czasu i zwiedzenia naszej gminy. Dziękuję. Zbyt długo na temat tego,
Juniusa, dlatego że w tym duchu tutaj się spotkaliśmy. Firma Pearson, czyli to logo, które Państwo tutaj widzicie, zajmuje się publikacją książek do języka angielskiego, od 2 lat także języka niemieckiego, a także, ponieważ jest to firma globalna, nie tylko działająca w Polsce, ale na całym świecie, także bardzo popularnymi teraz rozwiązaniami, nowymi technologiami, zarówno online, jak i na tablice interaktywne i tym podobne. To, co Państwu pokażę dosłownie w kilku krokach, w kilku słowach opowiem, to oprogramowanie, które jest, można powiedzieć, e-podręcznikiem, interaktywnym podręcznikiem. Najważniejszą rzeczą jest jednak to, że zarówno na naszych oprogramowaniach, słownikach i wszystkich aplikacjach, które są dostępne na komputer, znajdą Państwo coś takiego jak wymogi techniczne i bardzo czytelnie jest popisane, że współpracują one z systemem operacyjnym Windows, Macintosh i Linux. To, o czym rozmawialiśmy z Panem Adamem i Pan Adam miał już okazję przetestować, dlatego że oprogramowanie dostało od nas wcześniej, to, że bez względu na to, na jakim systemie Państwo pracujecie, zachęcamy oczywiście do tego wolnego oprogramowania i do pracy na Linuxie. Oprogramowania wydawane przez nie są pewne reakcje także z tym systemem kompatybilne. I dosłownie w kilku słowach. To, co Państwo widzicie, to jest nic innego, co uczeń ma u siebie na ławce i to, co nauczyciel ma u siebie w teczce. To jest interaktywny podręcznik. Odtwarzamy ten podręcznik na tablicy interaktywnej. Natomiast też bardzo ważna rzecz, że oprogramowania, o czym wspomniałam, dosyć, że współpracują, są kompatybilne z różnymi systemami, to przede wszystkim są kompatybilne także z różnymi tablicami. Dzięki temu tak naprawdę bez względu na to, jakie urządzenie Państwo macie w szkole, a może macie tylko i wyłącznie rzutnik i komputer, z takiego oprogramowania można korzystać. Fajnie mieć tablicę, do czego oczywiście zachęcam, natomiast nie zmienia to faktu, że możemy to równie dobrze odtworzyć na białej ścianie. Po co w ogóle takie podręczniki są tworzone? Chociażby teraz jesteśmy też przygotowani do programu Cyfrowa Szkoła i wydane są podręczniki konkretnie na urządzenia, które pewnie Państwo będziecie mieli okazję także zobaczyć. Wiem, że większość z nas jest takim pokoleniem, jak to mówimy w naszej firmie BG, czyli Before Google. Urodziliśmy się jakiś czas temu, kiedy te nowe technologie nie były jeszcze tak popularne. Ale nasi uczniowie to już jest to pokolenie, które żyje z komórkami, z MP3-kami, dla których podejście do tablicy, którą widzą po raz pierwszy raz w życiu, nie jest żadną przeszkodą. My możemy się rękoma odpychać od tego. Ja nie lubię, no, wykorzystuję dlatego, że muszę, bo takie technologie są w szkołach coraz częściej wykorzystywane, ale nasi uczniowie z tym żyją, więc tak jakby my jako nauczyciele, bo ja sama jestem anglistą, musimy niejako wyjść w kierunku ucznia. Oczywiście bynajmniej tablica interaktywna nie ma zastąpić nauczyciela, to jest to samo, o czym Pan Adam mówił. Zawsze to ma być obok. Natomiast bądźmy na to po prostu otwarci, bo jeśli będziemy się temu przeciwstawiać, to uczniowie po prostu w pewnym momencie przestaną nas niestety, mam wrażenie, rozumieć. Stąd pomysł na stworzenie takich e-podręczników, dzięki którym tak naprawdę nauczyciel, który wchodzi do pracy, do pracowni językowej, czy jakiejkolwiek, gdzie jest komputer, jest rzutnik, może jest także tablica, na takiej płycie tak naprawdę ma zawarte całe zasoby, które są mu na lekcji potrzebne. Dlatego, że oprócz tego, że ma swój podręcznik, który może oczywiście strona po stronie otwierać, przeglądać, bez otwierania książki, bo książkę ma oczywiście tutaj na tablicy, to oprócz tego w takim oprogramowaniu, myślę, że jest już trochę rozkalibrowana ta tablica, w tym oprogramowaniu ma także wszystkie nagrania audio, ma także wszystkie ściągarki w postaci materiałów do kopiowania, ma także gry, materiały dodatkowe i materiały na DVD. Czyli tak naprawdę na jednej płycie są wszystkie komponenty, które nauczyciel potrzebuje na lekcji. Dzięki temu tak naprawdę bardzo fajną rzeczą jest to, że uczniowie, którzy zazwyczaj, czasami książka parzy, mam wrażenie, dzięki takim nowym technologiom, które mają w klasie, częściej skupiają uwagę na nauczycielu i na tablicy, a nie żeby rozglądają się po suficie, czy ewentualnie patrzeli na zegarek, kiedy będzie koniec lekcji, ponieważ wszystko jest w jednym miejscu. Nawigacja, jak Państwo widzą, bez względu na to, jak jest
tracimy na minucie, jest bardzo łatwa intuicyjna. Każde ćwiczenie, które znajdą Państwo tutaj, czy możemy skalibrować? Nawet musimy. Tak przy okazji, czy Państwo pracują z tablicami interaktywnymi? Czy mają? To tylko podpowiem z ciekawości, bo to może Piotr powinien bardziej wytłumaczyć, czym jest kalibracja. Kalibracja tablicy, klikanie w te proste punkty zapewnia nam to, że tam, gdzie przyłożymy pisak, tam będzie strzałka. Jeśli ta tablica jest taka ruchoma, tak jak tutaj, dlatego polecam po prostu powieszenie tej tablicy na ścianie, jeśli ona jest ruchoma i ją ruszymy, to ona się rozkalibruje, czyli ja tu mam pisak, a strzałka jest na przykład tutaj. Jeśli ona jest powieszona na stałe, to nam daje gwarancję, że robimy taką kalibrację tylko raz, czyli klikamy w te punkciki i już nic więcej z tablicami nie musimy robić. To, że pojawia się także też mój cień tutaj, jest spowodowane tym, że tak nisko jest położony rzutnik. Jeśli mielibyście Państwo to zawieszone pod sufitem, tej przeszkody by zupełnie nie było. Wracając zatem do oprogramowania. Nauczyciel ma swój interaktywny podręcznik, dzięki którym tak naprawdę przyciąga uwagę uczniów. Oni nie mają skupionego wzroku do książki, tylko patrzą na nauczyciela w momencie, kiedy on do nich mówi. I wszystkie rzeczy, które się tutaj pojawiają, no. Jak to pana nam mówił, że się kończy rzeczy martwych? Na razie jeszcze mała. Wszystkie rzeczy, które się tutaj pojawiają, możemy powiększyć, żeby one były oczywiście bardziej widoczne. Powinny się powiększać wszystkie. Sprawdźmy. Czyli nawigacja widać bardzo prosta. Nauczyciel języka obcego nie musi się tej nawigacji uczyć, ponieważ wszędzie tam, gdzie jest dany typ ćwiczenia, tam możemy ćwiczenie otworzyć, przeczytać, jeśli jest to tekst słuchany, także odsłuchać. Łatwa nawigacja między stronami. Ściągawki słownikowe dla uczniów. Zobaczmy, gdzie tutaj mam jakieś ćwiczenie na słuchanie, to Państwu pokażę też, jak to wygląda. Oczywiście jest to teraz słowo słyszane, dlatego że chcemy podłączyć głośniki. Cięknie. Oj, czy grafistycznie trzeba tutaj. Ale pozwala też na przykład bardzo szybko tablicę oczyścić, czego przy zwykłych
tablicach są pościerane, nie jesteśmy w stanie zrobić. To, co jest jednak, o czym wspomniałam przed chwileczką, to to, że nauczyciel też może dodawać pewne rzeczy od siebie. Dlatego, że może wstawiać wszelakiego rodzaju notatki, wpisywać treści, które na lekcji zostały przerobione. Może i podlinkować, jeśli mówimy tutaj akurat o sobotni po południu, to może znalazł coś ciekawego w internecie, o czym warto było w trakcie tej lekcji powiedzieć, więc wystarczy to podlinkować. Jeśli będziemy tutaj mieli dostęp do internetu, to automatycznie ten link będzie można za każdym razem otworzyć. Czy może na przykład dodatkowo dorzucać pewne rzeczy od siebie, czyli pracować na czystej, zwykłej, suchościeralnej kartce. I wykorzystać tablicę czy oprogramowanie do podręcznika jako takie tradycyjne, jak do pracy z suchościeralną tablicą. Dzięki takiemu podręcznikowi interaktywnemu tak naprawdę nauczyciel, akurat w tym przypadku przedmiotu, jakim jest język angielski, chociaż takie oprogramowanie pojawia się coraz więcej, może dokładnie pracować tak, jak uczniowie w tym momencie żyją, jak przetwarzają informacje. Czyli przede wszystkim bardziej interaktywnie, bardzo mocno wizualnie. Co więcej, ponieważ obsługa jest bardzo łatwa i tego tak naprawdę nie można zniszczyć czy uszkodzić, można też spokojnie uczniów zaprosić do pracy z takim oprogramowaniem, żeby oni podeszli do tablicy i bawili się z nim sami. Jeśli potrzebujemy dodatkowe rzeczy, to tak naprawdę plus jest taki, że nauczyciel w takim oprogramowaniu, czy też przy wykorzystaniu tablicy, może prezentować kartkówki, prace klasowe, co trochę daje nam tak jakby więcej ekologii, bo nie wszystkie rzeczy musimy drukować, kopiować. Wiemy, jakie są finanse w szkole, więc nie zawsze na to pieniądze są. Można tak naprawdę, jeśli nie mamy odtwarzacza wideo, dzięki chociażby komputerowi i użytkownikowi odtworzyć rzeczy, które się tutaj pojawiają w oprogramowaniu, czyli chociażby filmy na DVD, czy dodatkowe słuchanki. Dzięki takiemu oprogramowaniu tak naprawdę, które jest, tak jak wspomniałam, kompatybilne z różnymi systemami, Państwa nauczyciele, w tym przypadku angielski, mogą być bardziej przyjaźni uczniowi, który z takimi danymi technologiami po prostu żyje na co dzień. Może mają Państwo jakieś pytania? Ja nie chcę zagłębiać się tak jakby w obsługę tego programu, bo myślę, że to w tym momencie nie ma sensu. Chcę tylko Państwu pokazać, że powoli w tym kierunku idziemy, nie odchodzimy od wersji papierowych podręczników, natomiast jest możliwość pracy dwutorowo, no bo wiadomo, że część z nas jest wzrokowcami, część nadal lubi zapach papieru, cały czas mamy możliwość wyboru, ale warto o tych nowych technologiach pamiętać na lekcjach. To chyba tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Projekt Sugar, edukacyjny system operacyjny, a zaprezentuje Pan Jakub Strzemoszewski. Tak, ja jestem na testach, tak macie już. Pan Szarny, nie ja, mam to się dużo uszy, ale chodziło tu o nasze laptopy. Jestem chyba tutaj jedynym projektem, który pokaże nie tylko efekt pracy w środowiskach open source, niematerialnych w postaci programów, ale też efekt materialny, ponieważ nasz laptop, czy laptop powstał w projekcie międzynarodowym już jakiś czas temu, OLPC, tak? Uznany bardziej nie pod tym ładnym skrótem, Amerykanie mówią skróty, tylko pod nazwą jeden laptop dla dziecka, albo laptop tańszy $100, tak? Prawie się udało, tak? Laptop powstał, ale jest troszeczkę droższy $100. No w hurcie wchodzi 140. Hurt to mamy myśli tak ponad 1000. Tak, no bo ten laptop skomputeryzował Amerykę Południową, skomputeryzował część Azji, Amerykę, a tą północną, bo tam jeszcze dosyć dużo, o dziwo, mimo że powstał za wysoką komputeryzacji krajów rozwijających się. No i teraz, to, co powstało z tym laptopowi, czyli dosyć na
nie powiem, powstała gigantyczna baza różnych programów komputerowych dla dzieci właśnie w tych krajach rozwijających się. Teraz może wrócić do krajów rozwiniętych dzięki potężonej pracy ruchu Open Source i służyć polskim dzieciom między innymi. My to właśnie chcemy zrobić. Jedyną pracę, jaką musimy wykonać, to tłumaczenia. I w ramach właśnie rozwoju kapitału społecznego robimy intensywne tłumaczenia i staramy się udostępnić te komputerki, które są specjalnie dla dzieci przygotowane, zaraz powiem, na czym polega ta specjalność. I te oprogramowanie to powstało na tych komputerach w krajach rozwijających się. Czyli coś, co kiedyś zrobione zostało jako prezent dla krajów rozwijających się od krajów rozwiniętych, teraz nas wróci w postaci czegoś, co powstało dzięki temu projektowi w ramach właśnie kapitału społecznego. To bardzo lubi nasza właśnie fundacja i stara się rozwijać. Komputer, powiedziałem, że został specjalnie dla dzieci. Co jest z tym takiego specjalnego? Klawiatura jest malutka, nam dorosłym będzie przeszkadzać, tak? Ale dzieci mają małe ręce, szczególnie te młodsze. Widać, że design, ten jak wygląda ten komputer, to jest coś dla dzieci. Zresztą dzieci momentalnie, jak widzą ten komputer, garną się do zabawki do niego, tak? A przecież młodsze dzieci to jest edukacja przez zabawę głównie na początku. Więc ten laptop działa jak lepszy na mokry, nie tylko na dzieci. Ale miło jest, jeżeli dzieci same chcą już coś robić na takim sprzęcie. I jak będą robić, na pewno tego nie uszkodzą. Bo dzieci wiadomo, że metodą prób i błędów różne eksperymenty fizyczne przeprowadzają na sprzęcie, na którym pracują. Zrzucą go, no próbowały go trzymać za ucho, tak? Może nawet będą rzucać jak dyskiem. Tu jest... Miałem okazję rozbijać ten laptop, zresztą fundacje, które się zajmują z tymi laptopami dzieci, same zachęcamy tego, żeby w nich grzebać w środku. Podobno gdzieś tu są jakieś dwie zapasowe śrubki, jak to będą zabrakły po tym przeszkolaniu. Tu jest co najmniej 2 mm plastiku takiego, jeżeli chodzi o tą budowę, nawet chyba więcej. To jest naprawdę twardy plastik. Jak widziałem zdjęcia z krajów, w których ten laptop funkcjonuje, on funkcjonuje też w Afganistanie na przykład. Funkcjonuje w Afganistanie wyjątkowo ciężkim miejscem dla sprzętu elektronicznego. Zresztą nie tylko dla elektrycznego sprzętu. Strasznie dużo pyłu. Nie widziałem ani jednego laptopa, który był w jakimś opakowaniu. Dzieci je nosiły po prostu sobie w ten sposób, tak? Albo zawieszone gdzieś tam na ramieniu i sobie tak dały. Więc laptop jest bardzo dobrze pomyślany. Te uszy tutaj, co zresztą jest naszym tutaj dzisiaj tytułem, to nie tylko to, że są zdoba, ale też zabezpieczenie przed pyłem. Tutaj są porty za tymi uszami. Więc dziecko gdzieś tam, jak rzuci ten komputer, nie powoduje jego uszkodzenia. Dlaczego mówię o tym komputerze? No tak, dosyć dużo. Bo chcielibyśmy, żeby te komputery były w polskich szkołach. Jest możliwość taka, żeby były w polskich szkołach. Możliwości, jakie oferują, oprócz tego, że są właśnie przystosowane dla dzieci specjalnie, nie ma dużych komputerów, ale są, oczywiście, że są. Nie ma dużych komputerów przystosowanych dla dzieci specjalnie, dlatego, żeby je używały. To jest jeden z nielicznych, tak? To jest i dodatek zbudowany dzięki duchowi open source'owemu, w dużej części. Nie w pełni, ale w dużej części. A ponieważ jest związany z open source'em, oprócz tego, że tak fajnie wygląda i jest fajnie funkcjonalny, to ma oczywiście też funkcjonalności tych programów, o których było wcześniej mowa. No i wygląd specjalnie dla dzieci przystosowany. A spróbujemy pokazać, zobaczymy, czy zadziałają rzeczy, które powinny działać. Musimy poczekać, już jest. O, już się pokazuje. To, co tu widzimy, to jest pulpit, jaki widzą dziś po uruchomieniu komputera. No widać, że to jest coś innego, od razu. Nie tylko mamy wygląd i ideę, ale też potem, jak włączymy ten program, nagle mamy coś, co jest kolorowe, przy
Wciąga wzrok i sympatyczne wzglądy. To, że jest to dosyć prosta grafika, wynika z pewnych dodatkowych funkcjonalności tego laptopu. Dzięki temu, że jest to prosta grafika, jest mocno kontrastowa. Wiesz, jest bardziej przystępna dla dziecka. Dziecko już wystarczająco i tak dużo samo sobie wystarcza informacji, tak? Stara się jak najwięcej łapać. Nie dawaj mu za dużo. Prosta grafika, ładna grafika, wystarczy. Nie dawaj mu od razu widoków jakichś gór i do podobnych. Po drugie, coś, to jest bardzo kontrastowa grafika, łatwiej się obsługuje laptopa w duże słońce na przykład. Ten ekran, który ma ten laptop, jest tak skonstruowany, że on może działać w dużym słońcu, ale jeszcze pomaga mu dodatkowo tym, że ta grafika jest wysoce kontrastowa. Tak? Mamy prostą grafikę, która daje nam efekt lepszej czytelności w dużym słońcu. Co jest ważne, na przykład w krajach w Ameryce Południowej albo w Afryce. Dziecko będzie pracować często po prostu na piachu. Więc to daje nam taką przewagę dodatkową w obsłudze. Oczywiście, polskie dzieciątko nie musi w terenie pracować, chociaż zachęcam do tego, bo ten laptop jest stworzony do tego, żeby pracować w terenie, moim zdaniem. I jeżeli zadamy mu jakiekolwiek zadania typowe, takie typowe biurowe, spokojnie sobie poradzi, bo będzie miał do dyspozycji program biurowy. Tutaj będzie to specjalnie przygotowana dla dzieci wersja OpenOffice'a. O, jest to uruchomione. Nazywa się Office. Także polega to specjalne przygotowanie tej wersji akurat programu bardzo podobnego do tego, co było wcześniej mowa, LibreOffice. Więc tak, dzieci, tak jak mówiłem wcześniej, nie potrzebują dużej liczby bodźców. Poza tym mają na początku, muszą się czegoś nauczyć, na początku mają małe umiejętności, jeżeli chodzi o obsługę programu, więc po co im setka ikonek na górze? Przecież i tak nie mogą wiedzieć, do czego służy czwarty tych ikon. I ten program umożliwia dorosłym przystosowanie interfejsu do umiejętności dzieci. Upraszcza po prostu. Dajmy dzieciom troszeczkę mniej na początek. Jeśli weźmiemy, gdziemy chcieli, edytować sobie dokument tekstowy, proszę zobaczyć na górze. Moim zdaniem tak jest jeszcze za dużo. Jeszcze troszeczkę zmniejszy ilość tych funkcji. Ale to jest naprawdę maciupieńka ilość ikonek, które możemy spotkać w głosowym albo w takim typowym OpenOffice na górze, tak? Oczywiście każdy z nas, jeżeli dobrze się orientuje w komputerze, sam mógłby tak dostosować sobie te menu na górze. Tylko to będzie trochę pracochłonne. Kilkunastu komputerach naraz, tak? Każdemu zmieniać ustawienia tyle ikon posta, pokaż. Tu już mamy to nawet dobre. Ok, więc tak, kilka podstawowe możliwości edycji obrazu, znaczy edycji tekstu mamy. Dziecko może to zrobić w naszym shooterze. Oczywiście, jeszcze tutaj był wymieniany LibreOffice, to ten program ma też możliwość edycji prezentacji. Nie będę pokazywał, bo po co jeszcze raz ogląda to samo. On też ma obsługę uproszczoną, będzie miał mniej ikonek, mniej tego wszystkiego, co mogłoby dziecko odpraszać. Idziemy dalej. Edycja obrazów. To myślę, że część z Państwa, jeśli ma dostęp do komputerów i pracuje z dziećmi, na pewno zna Tuxa. Tu mamy też do dyspozycji Tuxa. Czym on się wyróżnia? Czy będą działać dwa? Po pierwsze, wszystkie czynności, które wykonuje dziecko w komputerze, nie rozmawiam z sobą, są wspierane jeszcze dodatkowo. O, mamy sprzężenie. Zobaczcie, wybuch. Nie. No dobrze, tylko mój głośniczek słychać. Trudno. Słychać. Nie słychać, bo słyszałeś. Czyli jest połączenie jakby dwóch rzeczy. Dziecko ma feedback. Oprócz tego, że wizualny, to jeszcze dźwiękowy. To pomaga w nauce. Jeżeli będzie miało na przykład, jeszcze tutaj pokażę jedną rzecz. Na razie tam. Może będzie. Jeżeli będzie sobie stawiało na przykład żale.
To będzie on. Jednak to pomagało. Zastosuję. Jeżeli będzie wstawiało czaszowe, no to będzie skakanie, tak? Może to jest dosyć proste skojarzenie, ale zawsze już... No, pomaga. Okazji mówię, że tak, oprócz tego, że mamy bardzo fajny ten dźwięk kaczki i słowa jest tak, to ponieważ jest to wolne oprogramowanie, jeżeli byśmy chcieli, to możemy przy małym nakładzie naszego czasu pracy i niedużej nawet znajomości komputera zmodyfikować sobie ten głos, albo zmodyfikować sobie ten podpis dźwiękowy, zamiast tak, może wydać po hiszpańsku określenie na kaczkę. To naprawdę nie będzie dużym problemem, a jeszcze oprócz tego nie łamie licencji. Bo to taka jest ciekawostka, jeżeli mamy program z zamkniętą licencją, kupiony, to z reguły nie możemy go tak modyfikować. Tu możecie Państwo spokojnie to zrobić, bez żadnego łamania żadnych przepisów i licencji. Dobrze, więc mamy tuksa, którym możemy rysować. Ale oczywiście są też inne programy ciekawe. O, tutaj mamy takiego... takiego pana, który można coś powiedzieć. No, nie chcemy też. Tak? Czyli jest już na tyle przystosowany przez nas, tłumaczy i nasze środowisko, że zna polskie skróty. Pokazuje go tutaj, bo może się wydawać mu ciekawe, ale polecam. Na początku jest zabawy z dziećmi, komputerem, z tym środowiskiem. Zacznijcie od takich właśnie prostych rzeczy, bo dziecko się zaprzyjaźni też takim sprzętem. Może być kłopotem to, co będzie wpisywało na początek. Chociaż dorośli podobne teraz wpisują na sam początek. Ale jest to jedna z pierwszych rzeczy, które dziecko po prostu nie chce się odczepić od tego konkretnie programu. Poza tym ten program w ramach integracji różnych właśnie środowisk, bo tak, twórcy tego oprogramowania i tego komputera starali się, żeby łączyć jak najwięcej mediów. To tak jak było z Tuxem, jak rysujemy, to mamy dźwięk. Więc tutaj w większości programów mamy możliwość dołączania do tego, co będziemy tworzyć, obrazu tego pana, który może coś czytać, i tekstu. I jeszcze dodatkowo te obrazy można nagrywać samodzielnie na kamerze, rysować, jak najwięcej integrować tutaj możliwości medialnych i umiejętności dziecka. No, więc dlatego pokazałem tego pana, bo on się teraz będzie mógł pochwalić swoimi umiejętnościami w następnym programie, który tutaj jest. Nazywa się ten program Nemo. To już to był pokazany, ale był pokazany w dosyć takiej zamkniętej formie, jak mam wreszcie moim zdaniem. No bo był już gotowce, a jakbyśmy chcieli coś samodzielnie zrobić, to co? No więc programy dają taką możliwość, jeżeli im się pozwoli na to oczywiście. No tu mamy właśnie taki, o, trafiłem, gotowiec, ale, możemy zrobić sobie, tak. Z tego gotowca będziemy mogli sobie zmienić. I tutaj, jak powiedziałam, że pan Buźka się znowu pojawi, to pan Buźka jest. Możemy tekst, który piszemy na górze, kazać mu przeczytać, jak będzie odsunięta karta, tak? Możemy wziąć z kamerki naszego laptopa jakie jest zdjęcie i je tutaj sobie wstawić z dziennika. Akurat w moim przypadku nie ma tutaj żadnych nowych tych obrazków, bo nie robiłem. Ale jakbyśmy mieli, moglibyśmy się tego nie stawić. Możemy też wstawić jakikolwiek dźwięk, który my nagramy na naszym laptopie. Tutaj ja mówię, że możemy i nie pokazuję, ponieważ ten laptop, mimo że jest z tego samego rocznika, to jest taki duży, dorosły laptop, tak? Nie ma możliwości nagrywania dźwięku w touchpad, ale nie ma możliwości nagrywania wideo. A te laptopiki, które zostały wynalezione, znaczy zrobione w 2005 roku, od podstaw mają kamerę i mikrofon. I dodatkowo jeszcze tutaj jeszcze wyjście słuchawkowe, to oczywiste jest, ale ciekawostką może być to, że wejście mikrofonowe może służyć w tych laptopach jako wejście do dodatkowych różnych
też na zasadzie open source zbudowanych urządzeń, na przykład do mierzenia ciśnienia, do mierzenia poziomu prądu. Takie ciekawostki. Wybierz, o, włóż taki hasło, że dodano rzucone do sterowania robotami, na przykład też. O. Więc tu też można to do tego podłączyć. I będziemy grać w Remote dużo. Pokażę jeszcze inną wersję. Więc tak, Adam pokazał już nas tutaj jakiś czas temu, żółwia. Chciałbym Państwu też tym pokazać. Przygotowano wersję żółwia na Sugar. Bo tak się nazywa system na naszym kopie. O. I tutaj, tak jak u Adama była grafika zrobiona w ten sposób, że tu mieliśmy naszego żółwika, a tu były komendy, które no, mogliśmy nie bardzo zrozumieć, bo były napisane, trzeba było je napisać. Tak tutaj. Komendy też są napisane oczywiście, ale są klocami. I można zrobić sobie taką klocuszę. Tutaj wystarczy. Potem możemy karę skręcić w prawo. No, potem możemy dać jeszcze iść. No, w prawo. I mamy kwadrat, tak? Oczywiście, jeżeli chciałbym raz na siedem, tak, to musimy 4 razy to zrobić. Ewentualnie jest jeszcze masa innych opcji, ale wszystko zasadzie opuść i wstaw. Początek programowania. To jest prosty program. Zrobiłem to 4 rokami. Program, który uczy, że wszystko można podzielić na jakieś małe klocuszki. Każdy nasz ruch można zmienić. Na zasadzie takiego właśnie wstawiamy. Czyli dziecko, które by grało dużo żółwia, potem kazało mu powiedzieć, no jak dojść do miejsca X, będzie już wiedziało, że muszę powiedzieć, pójdź tyle metrów, skręć w prawo, pójdź tyle metrów. Mamy przełożenie na rzeczywistość taką naszą typową, codzienną. Oczywiście ten program daje możliwość też do wstawienia tego, co robimy, obrazków, które zrobimy w naszym komputerze i dźwięków, które możemy nagrać w naszym komputerze. No to jeszcze tu pokazać Państwu. Mamy też chcę tu pochwalić, że nie tylko możemy zrzucać coś narysowanego. To jest akurat coś, które konstruowałem wcześniej. To jest wersja na Sugar, czyli ten system, który jest w naszym laptopie. Programu, który narysowanych takich śmiesznych kuleczek. Więc tu mam inną tego wariację, też przygotowaną w ramach projektów Open Source, czyli też jest za darmo. Te nasze wykoty, które się kręciły, to jest opcja dodawania silników do tych figur, które żeśmy narysowali. Tak, więc możemy tutaj. Przygotować sobie własny jakiś projekt. Też go zrzucić. Poprzednie się nawet, jeżeli nam się nie podoba miejsce. Narysować więcej takich obiektów. Albo cały piasek nawet. A jeżeli byśmy chcieli tłumaczyć działanie silnika, na przykład tłokowego, żaden problem, możemy sobie zbudować silnik. Chwila, moment. Przypominam sobie go przytwierdzić, bo spadnie woda. Tak jakby zapominam przytwierdzić. Dobra. Więc zrobimy ten cylinderek. Tak. I chwila, moment, możemy potem tłumaczyć, jak działa dwusów. Okej. Wiem, że to jest mało taka kobieca tematyka dwusów. Ale... A to mnie zrobić. Okay. Tak. I do tego dodajemy jeszcze silnik. No i mam nadzieję, że wszystko dobrze przytwierdziłem. Powinien być teraz. I mamy tłok. Silnika dwusuwa. Zrobiony w
bardzo prosty program dla siedzących fizykę. Ile to jest klocków? No, patrz, 4. Grubów niewiele więcej, a możemy zbudować silnik. Więc bardzo proste programy, kolorowe, laptop, który można wyjść na dwór. No, cóż nie jest na przykład fajnego dla dziecka. Mało tego jeszcze, oprócz tego, że można wyjść na dwór, to można długo na nim czytać jeszcze książki na tym dworze. Bo tak, nie było widoczne po pierwsze, bo ma taki ekran, który będzie widoczny w pełnym słońcu. A po drugie, nie wsiądzie mu bateria po 3 godzinach, ponieważ jest tak skonstruowany ten laptop, żeby jak najdłużej pracować na baterii. I możemy wyłączyć podświetlanie ekranu, przez to będzie dłużej pracowało na bateriach, bardzo długo pracowało na bateriach. I dziecko będzie mogło sobie doczytać swoją bajkę spokojnie, bez żadnych problemów na dworze, tak? Nie będzie musieli martwić, żeby to piło w kałuży, bo ma to dość problem temperatury. No, więc chcielibyśmy, żeby Państwo się zainteresowali właśnie takim w pełni otwartym komputerem, z pełni otwartym darmowym oprogramowaniem, bo myślę, że w tym czasie się będzie podobało. No i tyle. Dziękuję bardzo. Ja będę kontynuował, bo przepraszam, pani Ania musiała wyjść, ale pozostał mi tylko jeden punkt. Tak naprawdę, jeśli ktoś chce o coś zapytać, to jest czas na dyskusję właśnie w tej chwili. Czyli jeśli nikt, to uważam, że mój czas się tutaj zakończył. Dziękuję bardzo wszystkim obecnym za przybycie, za wysłuchanie ciekawych prelekcji. Pani dyrektor chce jeszcze skończyć, tak? Też chciałam. Dobrze. Też chciałabym właśnie podziękować prelegentom za wszystkie prelekcje. Myślę, że na pewno z wielu rzeczy skorzystamy, już częściej korzystamy już w tej chwili, ale myślę, że jeszcze w niektóre oprogramowanie wejdziemy na pewno. A teraz, ponieważ dyskusja jest bardzo burzliwa, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na obiad.